Dzień dobry. Witam się z Państwem Staropolskim. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Mamy jeszcze 2-3 minuty, ale ja jak zwykle jestem wcześniej, żeby mieć pewność, że mnie dobrze widać i dobrze słychać, i że o pełnej godzinie, czyli o 10:00 ruszymy na pełnej petardzie. Magda mówi, że słychać. Aleksandra mówi, jest okej, okay, nawet się wita. Dzień dobry, Aleksandro. No właśnie, dajcie mi feedback. A, dzień dobry, mówi Agnieszka. A, dzień dobry, Agnieszko. Słuchajcie, no właśnie, dajcie znać, czy mnie aż się wystraszyłam, że mam co, że mam za głośno. Nie, to ja się tak drę po prostu. To ja po prostu jestem bardzo głośna, widać, słychać. Cieszę się na kolejne, pisze Justyna, ja też się cieszę, Justyna, na kolejne spotkanie z wami. Karolina, dzień dobry. Czyli co, słuchajcie, chyba mnie widać, słychać. Marzena, cześć wszystkim, dzień dobry. Edyta mówi, jest okej, okay, dzień dobry. Tak, słuchajcie, to, co nas zawsze może rozwalić, to kwestie techniczne, więc trzeba się upewnić, że nas widać, że nas słychać. Jesteśmy już, słuchajcie, obstrzyżeni, odrostów brak. Nie wiem, jak u was, czy się udało dostać do fryzjera, ale ja już jestem faktycznie w takiej wielkiej radości, że wszystko wraca powolutku, powolutku do normy. Magdalena mówi, widzę, że fryzjer wjechał, no dokładnie, musiał już Magdo, no po prostu ile się mogliśmy strzyc ostrym cieniem mgły, więc tutaj faktycznie trzeba było coś z tym zrobić. O, Agnieszko, dziękuję Ci za komplement. No właśnie, słuchajcie, jesteście, widzę, że jesteście. Już Wam zaraz powiem, ile ja tutaj widzę osób. 62, oj, jaki ładny wynik, oj, jaki ładny wynik. Słuchajcie, 9:59, mamy minutkę. Mój dział techniczny daje mi wsparcie, że jest okej, okay, czyli że mnie widać, że mnie słychać. To jest taki moment, ostatnia minutka, słuchajcie, żeby przynieść sobie coś do picia, bo pamiętacie, że ja tutaj trzeci miesiąc namawiam Was do picia, więc przez te 1,5 godziny przynieście sobie coś do picia, usiądźcie sobie wygodnie. Będzie się dużo ciekawych rzeczy dzisiaj działo. Kajetan do nas pisze. Witamy cię, Kajetanie, pierwszy raz? Bo tak ten, nie wiem, nie kojarzę, żeby Kajetan był. Lidia mówi, widać, słychać, ładne kolory. Tak mówi, że co, że odrostowo już, nie? O, dokładnie, słuchajcie, jesteśmy pozdrowienia z Katowic. No właśnie, pięknie. Czy to już picie w pracy, mówi Jola. No Jolu, ja wodę piję, ja nie wiem, co wy pijecie, ja piję wodę. Ja piję wodę. Kajetan mówi, że to już trzeci raz. No to super, no właśnie. Słuchajcie, no właśnie, to jak sobie jeszcze czekamy na wszystkich, dajcie mi szybko feedback. Ankieta pojawiła się, można tutaj głosować, ta ankieta jest interaktywna. Ta ankieta jest interaktywna, czyli jak klikniecie na ekran, to wam się pojawi. Dajcie mi informację zwrotną, bo to też jest dla mnie ważne, czy ktoś mnie widzi po raz pierwszy, bo jeśli tak, no to się przedstawiam. A jeżeli się okaże, że większość osób już mnie zna, no to pozwolę sobie od razu merytorycznie przejść. Pozdrowienia z Berlina, mówi Kasia. Oj, Kasiu, Berlin blisko. Ja pochodzę ze Szczecina, więc ten Berlin. No i dzień dobry, Szczecin, Danuta. No Danuto, no serce moje tam do Szczecina wyrywa. Słuchajcie, tęskni. Legnica, pięknie. No właśnie, słuchajcie, głosujecie, głosujecie. Czy widzimy się po raz pierwszy? Tak, nie? Dajcie mi znać. Akurat tą minutkę, zanim ruszymy, widzę, że głosujecie, głosujecie. Ja już widzę wyniki, ale zaraz wam pokażę. Piękna fryzura, mówi Jola, dziękuję. Kajetan kliknąłem, ale jak ją wysłać? Kajetan, wystarczy, że kliknąłeś. To jest taka technologia, mój drogi, że klikasz i to się wszystko automatycznie zapisuje. Poczekajcie, ja wiem, kochani, ja wam zaraz udostępnię wyniki. Wam się nic nie zmienia, mnie się tu zmienia. Ja wam gwarantuję, że się zmienia. Mamy, skończyliśmy głosować, no to teraz wam się powinno pokazać. Uwaga, uwaga, Sylwia udostępnia wyniki. O, już powinniście widzieć, czy widzimy się po raz pierwszy. 67% osób mówi nie, już się kiedyś spotkaliśmy, ale mamy 32,81% osób, które mówią tak, widzimy się po raz pierwszy. Ja cię pamiętam z czarnymi włosami, mówi Kasia. Oj, Kasiu, to tak z 3 lata temu było, śmiem twierdzić. No dobrze, czyli jednak są osoby, które widzą mnie po raz pierwszy, więc pozwólcie, że się przedstawię i ruszamy. Dobrze, słuchajcie, bo jest 10:02, a mamy dużo merytoryki, więc ruszamy od razu na pełnej petardzie. Więc ja mówię dzień dobry, witam wszystkich. Te 30% osób, które mnie nie znają, to dla was specjalnie informacja. Ja nazywam się Sylwia Królikowska. Z wykształcenia jestem psychologiem, ale nie takim, czy chcesz o tym porozmawiać. Znaczy, jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, to oczywiście jestem dla was dostępna. Ja jestem psychologiem biznesu, czyli specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń, doradztwa. Jestem przede wszystkim supernianią. Nie taką dla dzieci, chociaż się na tym znam, bo jestem mamą takiego żywego 11-latka, tylko jestem supernianią dla menadżerów. Czyli jak jest jakieś wyzwanie w firmie, w zespole, trzeba na przykład zakomunikować trudną zmianę, czyli to, co dzisiaj będziemy, to, czego będziemy się dzisiaj uczyli, no to ja przychodzę i wspieram. To ja przychodzę i wspieram. Od ponad 17 lat
robię to, co robię, czyli pewnie już mało rzeczy jest mnie w stanie zdziwić. Natomiast szkolę głównie największe korporacje w Polsce i na świecie, bo szkolę też i w UK-u, i w Indiach, i na Filipinach, więc na całym świecie szkolę. Natomiast tutaj, jak ktoś chce poznać, to firmy, z którymi głównie współpracuję, czyli BNP Paribas, Cisco, Calcedonia, Facebook, Revolut, Shell, Unilever i wiele, wiele innych. I pewnie właśnie z tych firm się znamy, fajna fotka. A to jest fotka, słuchajcie, z premiery mojej drugiej książki, ta, którą widzicie na ekranie, jak była premiera mojej drugiej książki, czyli 7 wyzwań lidera, to tak to wyglądało. No dobrze, słuchajcie. Ach, Agnieszka mówi, tęskniłam za twoim webinarem, mój 10-letni syn też. Aga, rozumiem, że mamy 10-latka, więc Królikowska musi uważać, żeby nie używać niecenzuralnych wyrazów. Dobrze, że o tym piszesz, dziękuję, będę dzisiaj uważała na słownictwo, bo ja czasami, jak jestem w energii, to wiecie, różnie się tutaj dzieje. No dobrze, moi drodzy, jaki mamy plan na dziś? Aha, jeszcze zasady, przepraszam. No właśnie, słuchajcie, po pierwsze mówimy do siebie po imieniu, dobrze? Bo to jest taki webinar, który ja organizuję we współpracy z OLX Praca i tutaj przychodzą na ten webinar i osoby, które mnie znają ze szkoleń, ale też właśnie osoby, które są klientami OLX-a. I wprowadziliśmy taką zasadę, że mówimy do siebie po raz pierwszy. Tu mnie Jola zmartwiła, że 9-latka też jest nie po raz pierwszy. I te moje niecenzuralne wyrazy, Boże drogi, ja się muszę kontrolować. Obiecuję, dzisiaj się będę kontrolowała. Natomiast słuchajcie, mówimy do siebie po imieniu, tak jak widzicie, ja do was mówię Jolu, Aniu, Kajetan. I wy do mnie też mówicie po imieniu, dobrze? Bo to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy po prostu byli w takim dialogu, bo ja bym chciała, żeby ten webinar był aktywny. Uwaga, kochani, jeśli mnie nie widzisz, jeśli mnie nie słyszysz, to wyjdź i wejdź. Na tym webinarze mamy miejsce dla 1000 osób. Jest nas ponad setka, pewnie będzie więcej, myślę, że do 200 osób dojdziemy. Natomiast spokojnie, wyjdź i wejdź, powinno cię wpuścić drugi raz. Przeglądarka jest ważna, niech to nie będzie Explorer, bo to podobno Explorer coś nie tak. Pisaliście mi tutaj kiedyś, że Safari działa dobrze, Opera działa dobrze, ten Chrome, tudzież Chrome, jak to się mówi. Gdyby mnie się coś działo technicznie, to ja mam tutaj telefon i słuchajcie, ja mam na linii wsparcie techniczne, więc gdyby coś było po mojej stronie, że mnie nie widać albo nie słychać, to ja się o tym na pewno dowiem, dobrze? Czyli kochani, nie piszcie mi proszę, że nie widać, nie słychać, bo jeśli nie widać, nie słychać, no to niestety pewnie coś po waszej stronie trzeba wyjść i wejść jeszcze raz, dobrze? Kasia pyta, czy koleżanki mogą się jeszcze zapisać i dołączyć? Mogą, Kasiu, natomiast ten webinar jest nagrywany, da-da! Webinar jest nagrywany, wszystkie, na których byliście, albo nawet jak nie byliście, praca.olx.pl/recruiter/ na czas kryzysu. Słuchajcie, wszystkie są nagrywane, natomiast jeżeli Kasiu, koleżanki chcą, to oczywiście jak najbardziej mogą, ale my już ruszamy, bo mamy dzisiaj dużo do zrobienia. Dobra, to jesteście gotowi? Jesteście w gotowości? Jeśli tak, no to ruszamy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówili o psychologii zmiany, o w ogóle zarządzaniu zmianą, temat, którego no, doświadczamy w praktyce od kilku tygodni. Natomiast dzisiaj będziemy się zastanawiali, jak sobie radzić w tej zmianie. Po pierwsze, chciałabym taki krótki wstęp zrobić, punkt pierwszy, psychologia zmiany i tak was troszeczkę rozpulchnić, zwłaszcza jeżeli jesteście liderem, jeżeli jesteście menadżerem, jeżeli pracujecie w HR-ach, żebyście trochę bardziej zrozumieli, co się dzieje z ludźmi w zmianie i dlaczego reagują tak, jak reagują, bo takie zrozumienie pozwoli wam lepiej sobie radzić w tej zmianie i wspierać innych, ok? Więc to jest ważne. Po drugie, no właśnie, jak wspierać siebie i innych w zmianie, to będzie ważne, czyli co ja mogę zrobić, żeby gładko przez zmianę przejść, ale jak mogę też wspierać moich ludzi, mówię zwłaszcza do liderów, jeżeli mamy liderów na sali. No i po trzecie, słuchajcie, jak komunikować zmiany i jak radzić sobie z oporem wobec nich, bo to nas pewnie będzie interesowało, jeżeli no jakaś zmiana jest konieczna, musimy ją wdrożyć, bo trochę sytuacja to na nas wymusiła, no a moi ludzie oponują, tak? Czyli mówią, no nie za bardzo, mnie się to nie podoba, to jak gdzieś tam przekonać, oczywiście bez manipulacji, do tej zmiany. Czyli taki mamy plan, czyli słuchajcie, zasady znacie, wiecie, kto ja jestem, plan spotkania mamy, możemy w takim razie ruszać merytorycznie. No i słuchajcie, zacznijmy od początku, jeżeli chodzi o psychologię zmiany, to już Mark Twain powiedział, że jedyną osobą lubiącą zmiany jest dziecko z mokrą pieluchą. No i słuchajcie, trudno się z nim nie zgodzić. My nie lubimy zmian, nie przepadamy za zmianami. Jak musimy, no to gdzieś tam tym zmianom się poddajemy, natomiast wolimy być w tak zwanym CIF-ie. Niektórzy mówią comfort zone, tak ze staropolska, czyli strefa komfortu, a ja mówię CIF, macie tutaj na slajdzie, czyli ciepło i fajnie. Czyli to, co wiem, to, co znam, to, co jest przewidywalne, a więc bezpieczne. No i to, że nie lubimy zmian, jest taki prosty eksperyment, ja was zapraszam, słuchajcie, troszeczkę się poruszamy, ale od razu zobaczycie, jak to jest z tą zmianą i dlaczego nie lubimy zmiany. No i weźcie sobie, ustawcie ręce tak jak ja tutaj widzicie na ekranie, tak równolegle do siebie dłonie,
Patrzymy, mam Waszą uwagę. I teraz tak, zaplatamy w sposób najbardziej dla Was komfortowy. U mnie to będzie tak, że palec wskazujący lewej ręki jest na wierzchu. Zaplećcie ręce w sposób najbardziej dla Was komfortowy i tak poczujcie to przez chwilę. Tak fajnie, nie? Tak w porządku, tak okej, okay, nie? Uwaga, to jest CIF, czyli ciepło i fajnie. To jest to, co znacie, wiecie, z czym się czujecie komfortowo. I teraz uwaga, uwaga, rozplatamy i zaplatamy w drugą stronę. Na przykład ciebie nawet nie umiem. Czyli jeżeli mój wskazujący lewej ręki był na wierzchu, to teraz prawej ręki, tak? Rozumiecie? Czyli zaplatamy w drugą stronę. Czujecie? Dziwnie. Dziwnie, to jest zmiana. A wróćcie do CIF-a. O, CIF, ale fajnie, przyjemnie. Aleksandra mówi uwiera. To jest dobre słowo, Aleksandra. Zobaczcie, dziwnie, ale tak poczujcie, tak poczujcie w ciele. Dziwne to jest. A wróćcie do CIF-a. O, tak, CIF. Jeśli ktoś tegoś nie poczuł, to spróbujcie z zapleceniem tak tutaj, wiecie, pod piersiami, tudzież na piersiach. Czyli zapleć w taki sposób dla ciebie komfortowy. Okej, okay, fajnie. A teraz w drugą stronę. No właśnie, ja nawet nie wiem, jak to zrobić. Chyba tak, dziwnie, nie? Dziwnie. Aleksandra mówi, uwiera, ale można się przyzwyczaić. No właśnie, tylko jedna bardzo ważna rzecz, Aleksandro. To wymaga czasu. I to jest w ogóle dla mnie to ćwiczenie. Paulina mówi proste ćwiczenie. Dokładnie, Paulina, bo ja takie lubię najbardziej. Ja bym chciała, żebyście zrozumieli, że to, czyli ten CIF, to jest coś, w czym tkwicie dosyć długo, więc się przyzwyczailiście, to już jest, tak leży naturalnie, a to jest zmiana. I teraz my, mówię liderzy, dział personalny, bardzo często oczekujemy, żeby nasi ludzie czuli się w tym dziwnym stanie tak komfortowo, jak się czują, no tak nie będzie, tak? Więc ja was uczulam na to, żebyście mieli w sobie tak bardzo dużo zrozumienia dla swoich ludzi, ale też dla samych siebie, bo też o tym dzisiaj będziemy mówili, żebyście mieli dużo zrozumienia dla siebie, że ta zmiana jest niekomfortowa i to proste ćwiczenie to pokazało, a druga rzecz, tak jak zauważyliście, to zmienia się, ale wymaga czasu, nie? Więc to jest to, co chciałabym, żebyście wiedzieli. No i druga rzecz, słuchajcie, bardzo ważna. Spójrzcie proszę na slajd. Być może spotkaliście się, bo to był taki slajd, to był taki model, o którym dużo mówiliśmy, jak ta cała korona sytuacja się pojawiła. Model Elizabeth Kubler-Ross. Ja specjalnie zwracam Wam uwagę, że to jest model pani Elizabeth Kubler-Ross, bo często jak dostaję na przykład oferty szkoleniowe, to będziemy omawiali model Kublera-Rossa. No nie Kublera-Rossa, bo to była pani, czyli model Elizabeth Kubler-Ross. I zwróćcie uwagę na slajd, to jest taki model, który mówi o tym, znaczy w oryginale pani Elizabeth stworzyła go dla osób, które dowiadują się o śmiertelnej chorobie, czyli na przykład dowiadują się o tym, że mają raka. Ale to też jest model, który bardzo ładnie pokazuje fazy przejścia przez żałobę. Ale uwaga, psychologowie zauważyli, że ten model naprawdę bardzo fajnie wpisuje się w zrozumienie, czego my doświadczamy przechodząc przez zmianę, zwłaszcza przez taką dynamiczną, drastyczną, czyli to, czego my doświadczamy od początku marca w Polsce i w ogóle na świecie. I skupcie się proszę, bo chcę Wam to wytłumaczyć, bo to będzie naprawdę, myślę, dla Was inspirujące, że zobaczcie, że pierwsze ćwiczenie, ja byłam na początku marca, ja miałam 8 marca premierę mojej książki, a potem to już, słuchajcie, wszystko wybuchło i już jakbym miała mieć premierę książki tydzień później, to już bym jej nie zrobiła. Natomiast ja na początku byłam gdzieś tam w takim zaprzeczeniu, czyli takie, co to w ogóle jest, jakaś bzdura, nie przesadzajmy. Słuchajcie, no to, że jakiś tam ktoś gdzieś w jakichś Chinach zjadł nietoperza, to przecież mnie to nie dotyczy. Faza zaprzeczenia, czyli takiego nic się nie dzieje, to nic strasznego. No ale potem jak się okazało, że no jednak się dzieje, bo na przykład zamknęli szkołę mojego syna i mój syn oświadczył, że zostaje w domu i w ogóle odpalamy Librusa, Google Classroom i wszystkie inne rzeczy, no to mnie się pojawił taki bardzo duży gniew. Ja byłam w gniewie, czyli już no nie dało się zaprzeczyć, no bo ten dzieciak fizycznie był w domu, plus mnie odwołano wszystkie szkolenia, więc mnie się pojawił taki duży gniew, taki, ale w ogóle o co chodzi, ale jak ja mam teraz pracować, a mnie się to nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Jak już minął mi gniew, no bo nie można być permanentnie wkurzonym, to się pojawiły negocjacje. Ja zaczęłam negocjować sama ze sobą i z rzeczywistością, że no dobra, to spróbuję, nie oczekujcie tutaj dzikiego entuzjazmu, ale może, no jak nie mam wyjścia. Tu się pojawiają takie negocjacje, czyli negocjujemy, jak ja mogę się odnaleźć w tej rzeczywistości. No i innym idzie lepiej, drugim gorzej. Natomiast bardzo ważna rzecz, bardzo często po tej fazie negocjacji, zobaczcie uwagę, zwróćcie proszę uwagę na slajd, tam się często pojawia tak zwana faza depresji.
Czyli pojawia się taki moment, kiedy człowiek już wynegocjował, co miał wynegocjować, już nie ma czemu zaprzeczać, już wie, że jest jak jest, że już stare dobre nie wróci, że nawet jeżeli wrócimy do normalności, to to nie będzie do końca taka normalność, jaką znamy. I tam się często pojawia, kochani, depresja. I ja obserwuję, nie wiem, czy też tak macie, że coraz częściej my i nasi ludzie weszliśmy trochę w tę fazę tej depresji. To znaczy na te wszystkie e-spotkania już biegniemy w mniejszych podskokach, już wszystko, co mieliśmy obejrzeć na Netflixie, to obejrzyliśmy. Już, słuchajcie, wiemy, że wakacje tuż, tuż. Już pojawiają się takie pierwsze sygnały, że no zobaczymy, jaka ta nowa normalność będzie. Więc ja nie wiem, czy obserwujecie, i to też jest normalne. To znaczy, jeżeli widzisz to u siebie, to się nie przejmuj. I jeżeli widzisz to u siebie w zespole, to też, żeby tutaj nie było niepokoju. Widzę, że pojawiło się pytanie, zaraz do niego dojdę, od Joli. Natomiast słuchajcie, no ten moment tej depresji, on jest taki naturalny, takiego spadku formy. Ja mam poczucie, że my teraz w niego wchodzimy, że teraz jesteśmy. Ja tak rozmawiam ze znajomymi, siebie też obserwuję, jesteśmy faktycznie w tej depresji. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, zobaczcie, że potem jest akceptacja. Potem przychodzi taki moment, kiedy człowiek już tak się trochę mentalnie pożegnał ze starym światem. Ja tak teraz mam, że tak trochę się mentalnie żegnam ze starym światem, taką przeżywam żałobę za światem, który wróci, ale pewnie nie w takiej formie. I pojawia się akceptacja. Akceptacja to jest najpiękniejszy stan, to jest takie pogodzenie się z rzeczywistością, takie niekopanie się z koniem i takie okej, dobra, to ruszamy na nowo. Nie, takie wejście, zobaczcie tutaj na górkę. Dajcie mi feedback z ciekawości, ja zaraz, Jolu, dojdę do twojego pytania, ale zobaczcie, pojawiła się znowu kolejna ankieta na slajdzie. Można głos kliknięcie na slajd. Poprzez kliknięcie na slajd, nie musicie pisać w komentarzu, ta ankieta jest interaktywna. Dajcie proszę znać, w której fazie jesteście, tak z ciekawości, bo to też mi pokaże, mamy 140 uczestników, w jakiej fazie jesteście. Ja sobie w międzyczasie, wy kochani głosujcie, a ja zobaczę pytanie Joli, bo ono było długie. Zmiana postawy. Okej, dobrze, Jolu, bardzo ważne pytanie, zaraz na nie odpowiem, a widzę, że wy głosujecie. A jeszcze, słuchajcie, ja już tutaj widzę wyniki, spokojnie, pokażę wam. Natomiast przepięknie, ależ przepięknie. No głosujcie, bo jestem ciekawa, w której fazie jesteście. Czy w zaprzeczeniu, czyli po prostu nie przyjmujecie tego do rzeczywistości, czy jesteście w takim jeszcze gniewie, że kurde, mi się nie podoba, to jest niefajne, czy negocjujecie rzeczywistość, jak się odnaleźć, czy jesteście w takim właśnie, w tym spadku takim depresyjnym, że no kurczę, no tyle to już trwa, no niby rozmrażają, już poszliśmy, już ufarbowaliśmy odrost, już nie ma wstydu na mieście, ale nadal nie jest to, czy jesteście może w akceptacji, w takim pogodzeniu. Widzę, że głosujecie cały czas, aż to pięknie patrzeć, jak głosujecie. No dobra, kochani, to co? Kto miał zagłosować, to zagłosował. Koniec i udostępniam wam wyniki. Zobaczcie, powinniście już widzieć na slajdzie wyniki. Wychodzi na to, że niecały 1% jest w zaprzeczeniu. Uwaga, zdarza się, że czasami wracamy do zaprzeczenia. Czyli czasami jest tak, że byłam już w gniewie w negocjacjach, ale wracam do zaprzeczenia, bo na przykład pojawiają się nowe dane, które mogą pokazywać, że no, gdzieś się pojawiła jakaś manipulacja. Więc dla osób, które są w zaprzeczeniu, ja was rozumiem. Widzę, że 4%, niecałe 4% z nas nadal jest w gniewie. Okej, dobra, to też jest ważna emocja. Pamiętajcie, że gniew jest często emocją wtórną. U podstaw gniewu bardzo często leży lęk. To też jest taka ciekawostka. 9% z nas jest w fazie negocjacji, natomiast aż 35% z nas w fazie depresji, a 52% w fazie akceptacji. Wow! Jest nadzieja, słuchajcie. Daliście mi dzisiaj nadzieję, że ponad połowa z nas już jest w fazie akceptacji. Ja jestem tak na przejściu między depresją a akceptacją, znaczy taką depresją, takim obniżeniem nastroju, takim już też mi się coraz mniej chce chodzić na te ewinka i już tak, no taki mam moment takiego wyciszenia, tak leżę pod kocem, oglądam Kardashianki, to się przyznałam w jakimś wpisie, ale wiecie co, to też jest ważny moment, też dajmy sobie na niego zgodę, nie wymuszajmy i też taka bardzo ważna rzecz, żebyście byli dla siebie dobrzy, to znaczy czasami przychodzą do mnie liderzy i mówią, bo ja powinienem być teraz pełen energii. I jak ktoś mówi, bo ja powinienem być teraz pełen energii, to ja się zawsze pytam, a kto tak mówi? A kto tak mówi, że ty powinieneś? Bo powinności nie są twoje, bo ty znasz siebie najlepiej, ty wiesz, czego potrzebujesz. I to jest normalne, kochani, że ta motywacja to są takie górki, dołki. Jeżeli ktoś jest permanentnie tak samo zmotywowany, wysoko, to łże albo ćpa.
Nie dajmy się zwariować. To jest normalne, że mamy dołki, że czasami mamy ochotę leżeć pod kocem i po prostu pić piwo i oglądać Kardashianki. To też jest okej, okay, tak? Więc bądźcie dla siebie dobrzy, ale z taką z tyłu głową myślą, że to jest przejściowe, nie? Że ja sobie dam teraz moment na takie wyciszenie, uspokojenie się, dopieszczenie siebie, a potem na pełnej petardzie wstanę. Więc w tą stronę, żebyście to widzieli. Natomiast kochani, zanim przejdę dalej, wrócę do pytania Joli, bo ono jest bardzo dobre. Jola pyta tak. Temat zmiana postaw i nawyków. Co zrobić, żeby ludzie weszli w zmianę, tak? Czyli to, co mówił Mark Twain, jedyną osobą, która lubi zmianę, jest dziecko z mokrą pieluchą. Co zrobić, żeby ludzie weszli w zmianę? Nie widzą korzyści, co nie znaczy, że ich nie ma, pisze Jola. Wymaga to jednak wysiłku. Można prosić, spróbujcie, ale co zrobić, żeby chcieli spróbować? I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, Jolu. Faktycznie będziemy zaraz mówili o tych korzyściach, tak? Czyli to, co przekonuje ludzi do zmiany, to korzyści. Czyli pokazanie, co ty zyskasz, jeżeli dasz sobie szansę w tej zmianie. Tylko uwaga, moi drodzy, nie każda zmiana ma korzyści. Ja naprawdę prawie 20 lat w biznesie, nie każda zmiana niesie ze sobą korzyści. One czasami są mniejsze, czasami większe, a czasami, uwaga, nie ma ich wcale. I teraz, Jolu, jedna bardzo ważna rzecz. To, co ludzi motywuje, to nawet nie tyle korzyści, co, uwaga, straty. Prosty przykład. Jak ja bym ci chciała przekonać, Jolu, do tego, żebyś zmieniła sobie okna. I mówię tak, kochana, zmień okna na nowe, wymień na jakieś tam super plastiki, bo dzięki temu, że wymienisz sobie okna na lepsze, będziesz co miesiąc oszczędzała 20 zł. Co miesiąc będziesz miała 20 zł. Jak wymienisz okna na nasze, co miesiąc masz 20 zł. Motywuje? No pewnie motywuje. Ale teraz uwaga, drugi komunikat. Ja mówię tak, Jolu, ty nie musisz wymieniać okien. Absolutnie, możesz mieć tak, jak masz. Tylko bądź świadoma tego, że jeżeli nie wymienisz tych okien, to co miesiąc będziesz 20 zł wywalała do kosza, bo ci będzie ciepło uciekało, będziesz niepotrzebnie nadpłacała ogrzewanie. Czyli nie musisz wymieniać naszych okien, tylko co miesiąc będziesz 20 zł wywalała w błoto. No i teraz zastanówcie się, co was bardziej motywuje. Czy to, że jeżeli to wymienisz, to oszczędzisz 20 zł co miesiąc, czy że jeżeli tego nie zrobisz, to stracisz 20 zł? No pewnie to drugie, tak? No tak zastanówcie się. Niektórych może to pierwsze, ale tak prawdę powiedziawszy, bardziej ludzi motywuje to, że mogą coś stracić, niż że mogą coś zyskać, tak? I teraz dlaczego o tym mówię, Jolu? Dlatego, że moim zdaniem jedną z najskuteczniejszych technik komunikowania zmian jest nie tyle pokazywanie ludziom, co zyskają, jeśli to zrobią, ale uwaga, pokazanie, co stracą, jeśli tej zmiany nie wdrożą. Albo pokazanie w kontekście kontrastu, że zmiana, którą wdrażamy, i tak jest mniejszym złem, niż gdybyśmy nie podjęli żadnej decyzji, albo jaką gorszą zmianę żeśmy rozważali. To ja wam o tym będę jeszcze mówiła. Natomiast zachęcam was do tego, żeby niekoniecznie tymi korzyściami. Czasami ludzi bardziej motywuje do takiej drastycznej zmiany, co ty możesz stracić, jeśli zmiany nie dokonasz. No i każdy, kto z was rzucał palenie, bo pewnie mamy takie osoby, to wie, że nie tyle was motywowało to, że jak rzucisz palenie, będziesz zdrowszy. Tylko że jeżeli nie rzucisz, to po prostu umrzesz na raka na przykład, nie? Albo nie wiem, coś tam się wydarzy, tak? Lekarz was nastraszył, tak? Lekarz mógł mówić korzyściami, ale to, co was tak naprawdę gdzieś tam przekonało, no to strata, tak? To że coś stracicie, jeżeli nie dokonacie zmiany. Więc pamiętajcie, proszę, o tym. Dokładnie. No właśnie, Aleksandra mówi, że u niej się skończyło a propos modelu Kubler-Ross, w sumie pół na pół między depresją a akceptacją. Agnieszko, ja mam to samo. Z jakiego narzędzia korzystasz do ankiety? Tutaj Live Webinar ma. Ja po prostu jestem w Live Webinarze. Fantastyczne narzędzie, polecam wam. Kajetan mówi ciekawą rzecz. Pozwolę sobie pójść pod prąd i zasugerować, by słuchać ludzi protestującym przeciwko zmianie, by nie skończyć jak król Julian krzyczący teraz prędko, zanim dotrze do nas, że bez sensu. Kajetan, zgadzam się z tobą. Znaczy, wiecie co, robić zmiany po to, żeby robić zmiany, to oczywiście, że to jest bez sensu. Tylko że ja was uczulam na jedną rzecz. Większość zmian, czy większość, nie, może nie większość, natomiast bardzo wiele zmian, które wdrażamy, one są po prostu koniecznością biznesową. Ja mówię zwłaszcza o zmianach, które wynikają z tego, z czym się teraz mierzymy, obecna sytuacja. I bardzo wiele zmian jest mało przyjemnych dla pracowników, natomiast są koniecznością. I teraz, jeżeli pracownik ma dobry pomysł, jaką inną zmianę wdrożyć, żeby osiągnąć podobny rezultat, no to okej, to ja jestem za tym, żeby słuchać. Pytanie brzmi, czy pracownik ma dostęp do kompletu informacji, bo wiecie, o co chodzi, tak? My widzimy las, nasi ludzie widzą drzewa. I czasami z perspektywy drzewa trudno jest zaproponować rozwiązanie, które będzie dobre dla całego lasu, nie? Więc słuchamy pracowników, ale też pokazujemy im las, jak wygląda perspektywa całego lasu, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne, że to rozwiązanie musi zaspokajać potrzeby lasu, a nie tylko drzewa, nie?
To jest to. Pytania kartezjańskie pojawiły się tak. Co najgorszego mogę zyskać, co najlepszego, dokładnie. No dokładnie. Ewelina mówi tak, a jeśli ktoś nie widzi korzyści, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, to znaczy, że jest się wypalonym. Ojku, wypalenie to jest w ogóle duże słowo, tak sobie myślę, ale korzyści co, w zmianie, czy w pozostaniu w zmianie, czy w czym? No bo jak gdyby to, że nie widzisz w niczym korzyści, to też może być chwilowy spadek formy, tak? No, to jest to, co wam pokazuję na tym modelu, że ja mam wrażenie, że wielu z nas, zresztą jak pokazaliście w ankiecie, mi głosowaliście, większość z nas, 51%, jeśli dobrze pamiętam, to już była ta akceptacja, gratuluję, ale bardzo wielu z nas jest w tej fazie takiej depresji, takiego już, słuchajcie, zmęczenia tym wszystkim, takiego już, wiecie co, no ja wam się przyznam zupełnie bez bicia, ja zawsze jak się zbliżał koniec roku szkolnego, no to było dla mnie takie wyzwanie, no bo trzeba będzie moim 10-latkiem no zorganizować mu tu jakąś aktywność, tak, no żeby miał jakieś tam półkolonie, obozy, coś tam, natomiast ja pierwszy raz w życiu, nie wiem jak wy, ale ja pierwszy raz w życiu czekam na koniec roku. Ja jestem tak potwornie zmęczona edukacją, tak? Ja wiem, że mam osoby z całego świata, ja mieszkam w Polsce i słuchajcie, ja jestem po prostu pomysłów na zhakowanie Librusa, to ja już miałam 15, więc ja absolutnie rozumiem to takie zmęczenie, bo u mnie się też już pojawiło zmęczenie materiału, czekam na koniec roku, słuchajcie, czekam na koniec roku, więc to jest absolutnie. Zmiana to progres, czy nie, mówi Agnieszka. Wiesz co, Agnieszko, tak, to jest w ogóle rzecz, którą ja wam proponuję, żeby przekonać ludzi do zmiany, ale takiej zmiany, która wiemy, że jest, tylko ludzie boją się jej, no wiecie, no dziwnie, nie podoba mi się, to jeżeli my wiemy i też Kasiu, i też Kajetan, naprawdę czujemy, że to jest dobra zmiana, ale ludzie po prostu są w oporze, bo nie wiedzą, bo się boją, bo nie rozumieją, to ja wtedy jestem za tym, żeby pokazywać korzyści i tłumaczyć, że ta zmiana to jest progres, tak? Że nie mówmy może, że jesteśmy organizacją w zmianie, bo to brzmi tak trochę lękowo, tylko jesteśmy organizacją w progresie i to brzmi fajnie. Tylko pytanie brzmi, czy każda zmiana jest progresem? Ja mam wrażenie, że wiele zmian, których doświadczamy teraz w naszym życiu i w firmach, to jest zmiana, która jest koniecznością, żeby przetrwać. Więc ja nie wiem, czy ona jest progresem. Natomiast moim zdaniem trzeba ludziom mówić, co by się złego stało, gdybyśmy tej zmiany nie wdrożyli, tak? Czyli jeżeli na przykład wprowadzamy zmianę, że, no nie wiem, tam zabieramy ludziom darmową kawę czy coś takiego, to ja jestem za tym, żeby tłumaczyć ludziom, że to jest może mało przyjemna zmiana, ale ona jest konieczna, żeby coś jeszcze gorszego się nie wydarzyło, tak? To was zachęcam do tego. No dobrze, mamy, słuchajcie, widzę, że bardzo aktywna grupa, taka żądna wiedzy i takiego przepracowania tematu tego zmiany. Marta mówi, amen, też mam dosyć edukowania dziecka. Marto, łączę się z tobą w bólu. No dobrze, słuchajcie, idziemy dalej w takim razie. No i teraz tak, jak wspierać siebie i innych w zmianie? Ja was zachęcam, zwłaszcza jeżeli jesteście liderem, jeżeli jesteście menadżerem, jeżeli jesteście pracownikiem działu personalnego, do takiego modelu opiekowania się sobą, żeby zaopiekować się innymi. I zwróćcie uwagę na slajd. Pewnie lecieliście nieraz samolotem i stewardesa, czy tam załoga samolotu na początku, jak szkoliła zasad bezpieczeństwa, to bardzo jasno mówi o tym, że gdyby spadło ciśnienie w kabinie, to pojawią się maski tlenowe i uwaga, jeżeli podróżujesz z dzieckiem albo masz kogoś pod swoją opieką, to maskę najpierw zakładasz sobie, a dopiero potem osobie, za którą jesteś odpowiedzialny, czyli dziecku, czy osobie starszej, czy chorej. I dla mnie naprawdę ta logika jest ważna. Ja bym chciała, żebyście o niej pamiętali, że w takiej sytuacji bardzo trudnej najpierw zaopiekuj się sobą, żeby móc się opiekować innymi. I to jest bardzo ważna rzecz, zwłaszcza jak jesteś liderem, tak? Bo wy bardzo dużo dajecie wsparcia. Dzisiaj robiłam taką implementację po webinarze, którego prowadziłam dla klienta i pytam się uczestników, jakie jeszcze wiedzy potrzebujecie, co jeszcze mogę zrobić, żeby was wesprzeć. I jeden z liderów pyta, jak długo muszę wysłuchiwać tych gorzkich żalów moich ludzi, że jak gdyby ja już nie mogę tego, dawanie wsparcia jest bardzo trudne i tak jest, moi drodzy, że dawanie wsparcia jest bardzo trudne i wy też tego wsparcia potrzebujecie, żebyście zatroszczyli się przede wszystkim o siebie. No i to znacie, tak, bo ja już nieraz mówiłam na wielu webinarach o tym, jak zachować spokój mentalny, po pierwsze dieta niskoinformacyjna, jeszcze bardziej ją, jeszcze mniej węglowodanów, czyli jeszcze mniej informacji. Ja miałam kiedyś tak, że oglądałam raz dziennie wiadomości, teraz już w zasadzie przestaje, bo to mi nie służy, to mi w ogóle nie służy, już w ogóle nie oglądam. Co ma być ważnego, to się gdzieś tam dowiem z Facebooka, natomiast nie oglądam, nie wkurzam się, nie stresuję się tym. Druga rzecz to jest realny optymizm albo optymistyczny realizm, czyli ja się przygotowuję na najgorsze, ale mam nadzieję na najlepsze tak naprawdę, ale też cieszę się drobnymi rzeczami, bo to jest to, co ja często powtarzam, że mówimy, że trawa jest zielona po drugiej stronie płotu. Nie,
Trawa jest zielona tam, gdzie ją podlewasz. Czyli jeżeli nie potrafimy cieszyć się tym, co mamy, to tak naprawdę no, trudno nam będzie w życiu. Ja się cieszę tym, że fryzjerów otworzyli, że ja już też dzisiaj idę do kosmetyczki. To jest taki moment, słuchajcie, takie małe radości, żeby umieć się cieszyć takimi zwrotami. Paulina pisze, że pierwszy raz widzi dietę niskoinformacyjną. O, no popatrz, a ja często o tym mówię, że zalecam dieta niskoinformacyjna. Po prostu odciąć się, bo to ci nic nie zmieni w twoim życiu, tam, że będziesz wiedział, że tam ktoś się z kimś pokłócił i ktoś kogoś obraził i w ogóle ilu jest chorych, ilu zdiagnozowanych i tak dalej. To w ogóle nic nie robi. Słuchajcie, odetnijcie się od tego. I to, co ja zawsze proszę, zachęcajcie też swoich pracowników, żeby się odcięli. Aleksandro, już ci powtórzę zaraz. Zachęcam do diety niskoinformacyjnej też waszych pracowników. Ja na przykład widzę, kiedy moi ludzie naoglądali się telewizji, bo widzę jakieś takie troszkę spanikowanie, takie lękowe, ewidentnie to widać. Natomiast Aleksandro, jestem gotowa na najgorsze, ale spodziewam się najlepszego. Czyli mam nadzieję, że będzie dobrze, spodziewam się najlepszego, natomiast jestem gotowa na najgorsze. Dla mnie to jest realny optymizm, nie? Czyli mam nadzieję, że będzie dobrze, ale gdyby coś się działo, to jestem przygotowana na najgorsze. Najgorsze momenty depresji następowały po zalewie informacji. Mówi Paulina, dokładnie, kochani, obserwujcie to. Mamy produkować zombie workersów. Ale dlaczego zombie workersów? Znaczy, jak gdyby ja wiem, co się dzieje na świecie, bo sobie obserwuję, oglądam. Natomiast, wiesz co, chodzi mi o takie selekcjonowanie tego, takie selekcjonowanie i też nie wrzucanie do siebie wszystkich informacji. Ja ci podam, Marku, różnicę. Ja kiedyś, jak pracowałam z domu, jeszcze pół roku temu, rok temu, to w tle leciało mi radio albo TVN24. Przyznaję się bez bicia, leciało mi TVN24 albo gdzieś tam radio. A jak w samochodzie jechałam, to grało mi radio. Teraz włączam sobie swoją muzykę. O to mi chodzi, o taką różnicę, tak Marku? Bo ja też wiem, co się dzieje, wiem, co to jest ostry cień mgły, wiem, że Marek Niedźwiecki zrezygnował z trójki. Ja też jestem na bieżąco, ja wiem, co się dzieje. Natomiast bardzo świadomie, znaczy to jest takie minimum, ile muszę, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje, tak? Natomiast to już nie jest tak, że u mnie w domu, tak jak kiedyś, w tle leci TVN24. Tak nie ma. Po prostu tak nie ma, bo to ja czułam, że mnie to drenowało, wysysało emocjonalnie. Natomiast kochani, punkt trzeci dla mnie jest bardzo ważny. Odwoływanie się do przeszłych doświadczeń, zaufanie do siebie. Bardzo ważna rzecz. Ja wiem, że ta sytuacja, w której jesteśmy, jest trudna, natomiast no, wszyscy jesteśmy tutaj, znaczy nie wszyscy jesteśmy pełnoletni, bo wiem, że jesteście z dzieciakami 9-, 10-, 11-letnimi. Natomiast zwróćcie uwagę, że wielu z nas przechodziło różne trudne zmiany w życiu. Mieliśmy różne trudne momenty i zwróćcie uwagę, że z nich wychodziliśmy. Z nich wychodziliście, no bo jesteście tutaj ze mną, rozmawiacie, faktycznie jesteście przytomnymi ludźmi. Natomiast chodzi mi o to, żebyście zaczęli budować takie zaufanie do siebie, że jak myślicie sobie, że jest wam strasznie ciężko, że już nie dacie rady, to pamiętajcie, żeby wrócić wspomnieniami do tych doświadczeń, kiedy też wam było trudno. Może nie było aż tak trudno, nie wiem, nie mnie to dane oceniać. Natomiast każdy z nas miał w życiu bardzo wiele trudnych momentów i z nich wychodziliście. I to jest dla mnie sygnał, że macie w sobie wszystko, co trzeba, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji i ja was zachęcam do takiego budowania zaufania do siebie. Czyli jak położycie się wieczorem do łóżka, tacy już kompletnie wydrenowani bez życia, to żebyście powiedzieli sobie, to był trudny dzień, ale dałem radę. I nieraz byłem w trudnej sytuacji, i z tego wychodziłem, i z tego też wyjdę. Po prostu, tak? Tosia, 3-latka, słucha cioci Sylwii. Pozdrawiam Tosiu. Tosiu, buduj zaufanie do siebie. Byłaś nieraz w trudnej sytuacji, wychodziłaś, z tej też wyjdziesz. To, że będzie ciężko, to ja wiem, natomiast masz w sobie wszystko, co trzeba, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. Słuchajcie, człowiek jest tak zbudowany, że naprawdę ma w sobie wszystko, co trzeba, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji, tak? Więc do tego was zachęcam. Natomiast słuchajcie, to, co jest też ważne, to chcę wam jeszcze jedną technikę dać, taką radzenia sobie ze stresem, z napięciem w tym trudnym czasie. Ona będzie troszeczkę kontrowersyjna i ludzie, którzy ją po raz pierwszy słyszą, to tak patrzą na mnie jak na wariatkę, ale potem testują i przychodzą do mnie po kilku tygodniach i mówią, ty to może jesteś stuknięta, ale skuteczna, bo ta technika faktycznie działa. I już wam mówię, o co chodzi. Zobaczcie proszę na slajd. Jest jedna technika, która mówi o, znaczy jest jedna teoria, która mówi o tym, że stres to jest reakcja organizmu na sytuację, którą interpretujemy jako zagrażającą. To znaczy chodzi mi o to, i my to wiemy, i z psychologii poznawczej, i to już stoicy zauważyli, że tak naprawdę to nie jest tak,
że sytuacja sama w sobie obiektywnie jest stresująca, ale to, jak my reagujemy na tę sytuację, tak? Czyli to, czy my definiujemy coś jako zagrażające albo niezagrażające, to da nam emocje. No i zobaczcie, tutaj mamy znowu samolot. Dzisiaj dużo metafor samolotowych, były te maseczki, czyli najpierw uratował pasażera, a tutaj zwróćcie uwagę, znowu mamy samolot. No i pewnie byliście nieraz świadkiem sytuacji w samolocie. Taką zwykle stresującą sytuacją dla wielu osób w samolocie jest ten moment, kiedy się startuje, nie? Na pełnej mocy, tak? Nabiera tego rozpędu i po prostu odrywa się. I to jest bardzo stresujący moment dla wielu osób. Ale być może zauważyliście, że w samolocie, w tym samym samolocie można zaobserwować różne reakcje. Tak jak widzicie tutaj na slajdzie, jest pani, która ma, słuchajcie, stan przedzawałowy i w ogóle bardzo się stresuje tym, że ten samolot leci. Natomiast obok niej siedzi pan, który tak naprawdę w ogóle nie wie, w czym jest problem. Patrzy się na nim jak na wariatkę i myśli sobie w ogóle, o co chodzi, nie? I to jest bardzo fajna taka metafora, żeby pokazać, czym tak naprawdę jest stres. Że stres to jest nie tyle obiektywna sytuacja, co nasza interpretacja tej sytuacji. I to, czy ty interpretujesz tę sytuację jako zagrażającą, czy nie, to tak naprawdę od ciebie zależy, jak będziesz się czuł w związku z tą sytuacją. No i tutaj bardzo ładnie to widać. Też jest ważne, słuchajcie, kontekst. Kontekst sprawia, czy coś jest dla nas stresujące, czy nie. Taki prosty przykład, jakbyście siedzieli teraz w pokoju, tak jak siedzicie gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu i nagle by do tego pomieszczenia, w którym siedzicie, wszedł tygrys. No to byście się pewnie zestresowali, tak zakładam, nie? No ja bym się zestresowała, gdyby nagle mi się w pokoju pojawił tygrys. Ale gdybyście byli na szkoleniu z radzenia sobie z tygrysem, stresowania tygrysów i nagle do pokoju wszedł byłby tygrys, to pewnie byście uznali, że to jest element tego szkolenia albo coś takiego, nie? Czyli zobaczcie, że obiektywnie ta sama sytuacja, czyli wejście tygrysa do pomieszczenia, w zależności od sytuacji jest dla was stresujące albo nie. I teraz już wam tłumaczę, o co chodzi, bo to jest bardzo ważne i zanim wam pokażę ten slajd, to proszę was o taką chwilę wyrozumiałości, bo to jest naprawdę technika, którą ja lubię. Ja ją mam z psychologii poznawczej od stoików. Stoicy, tak? Kojarzycie, filozofowie stoicy, którzy tak naprawdę mówią, to nie obiektywna sytuacja jest źródłem emocji, tylko nasza interpretacja. Tylko nasza interpretacja tej sytuacji. Ja tak często mam, słuchajcie, jak jadę samochodem i kiedyś jak jeździłam samochodem, to korki były, bo ja mieszkam w Krakowie i to jest bardzo zakorkowane miasto. I słuchajcie, jak jechałam tym samochodem i te korki się pojawiały i ja stawałam w tym korku i tu auto i ja wiedziałam, że ja się za chwilę spóźnię, żeby odebrać mojego syna ze szkoły i to było coś, co mnie bardzo stresowało, tak? No bo się zaraz spóźnię po prostu do szkoły. Natomiast jedna rzecz, to była sytuacja, która była kompletnie poza moim wpływem, tak? No bo auto, nie ma żadnego krawężnika, no co ja mam, słuchajcie, zrobić, tak? No co ja mam zrobić? No mam wysiąść z tego auta, zostawić auto na środku Opolskiej, no co ja mam zrobić, tak? No nie przefrunę, tak? Mogę się wkurzyć, ale nie przefrunę. I to był taki moment, kiedy ja doszłam do takiego momentu mentalnego, gdzie robiłam taki głęboki wdech i mówiłam sobie, okej, królikowska, stoisz w korku, za chwilę prawdopodobnie spóźnisz się po swoje dziecko do szkoły, natomiast sytuacja, w której jesteś, jest całkowicie poza obszarem twojego wpływu. Auto, żaden krawężnik, nie przefruniesz nic, tak? Możesz się popłakać co najwyżej. I ja sobie zaczęłam powtarzać tak, to nie jest dobre, to nie jest złe, po prostu doświadczam. Doświadczam korka. I to jest ten moment, dokładnie, Michał mówi, doświadczam, kiedy wielu z nas patrzy na mnie i mówi, nie, no ty jesteś jakaś stuknięta kompletnie. Ale poczekajcie, słuchajcie, tak na logikę. Jak się zdenerwuję, to co? To co to zmieni? To nie wiem, to ruszymy? Rozumiecie? Dla mnie czasem lepiej iść piechotą, zwłaszcza opolską. Ja wiem, Karolina, ale mój syn ma szkołę w Tyńcu, więc ja z tej Opolskiej to bym 3 dni tam szła do Tyńca, nie? Natomiast rozumiecie, o co mi chodzi, że tak naprawdę to, że ty się zestresujesz, nic nie zmieni w twoim życiu, jeżeli ta sytuacja jest obiektywnie poza obszarem twojego wpływu, tak? Że coś się obiektywnie dzieje, na co ty nie masz wpływu. To ja się nauczyłam niekoniecznie oceniać tę sytuację, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo słuchajcie, kochani, to, czy coś było dobre, czy coś było złe, to my się często dopiero dowiadujemy po fakcie. I pewnie wielu z was miało taką sytuację w życiu, że wydarzyło wam się coś, co było dla was trudne i myśleliście sobie, że to jest trudne, że wam się krzywda dzieje, a dopiero po wielu latach byliście na przykład wdzięczni za to doświadczenie, bo się okazało, że ono dało wam szansę na coś nowego, nie? Pewnie mieliście takie doświadczenia. Ja miałam, jak w wieku 16 lat zostałam grzecznie poproszona o zmianę liceum, nie? Ja byłam wtedy nieszczęśliwa, natomiast potem się okazało, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, bo spotkałam fantastycznych nauczycieli, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem, nie? Natomiast to, czy
czy coś jest dobre, czy coś jest złe, to my się dowiadujemy dopiero po fakcie. Natomiast ja wiem, że spotykają nas bardzo trudne sytuacje w życiu, graniczne, traumatyczne i ja jestem tego świadoma, tak? Natomiast ja się nauczyłam, żeby sobie mentalnie się nie wkręcać, bo to nic nie pomoże, tak? Czyli to nie jest dobre, to nie jest złe, po prostu tego doświadczam, po prostu to się dzieje. Kto powiedział, że życie będzie takie, jak ja chcę, żeby było, nie? I chodzi mi o to, żebyście stosowali to, kiedy coś jest ewidentnie poza waszym wpływem, tak? Taki mój ulubiony przykład, jak, nie wiem, jadę gdzieś autobusem i ktoś dzwoni i mówi, a gdzie ty jesteś? Ja mówię, no czekam na autobus. A ktoś mówi, to pospiesz się. Ja mówię, dobrze, czekam szybciej. Tak, no bo co ja mam zrobić? Słuchajcie, no mogę czekać szybciej, no ale no przecież ten autobus, czy on przyjedzie, czy nie, to jest poza obszarem mojego wpływu, nie? Więc tutaj was do tego zachęcam, żeby tak dać sobie zgodę na to, że są pewne rzeczy, które są w obszarze waszego wpływu, a są takie, które są poza obszarem waszego wpływu. I też trzeba sobie gdzieś tam dać na to zgodę. I zachęcam was do tego, żebyście to stosowali też do swoich ludzi, do swoich pracowników, żeby właśnie nie wkręcaj się, tak, to nie jest dobre, to nie jest, po prostu doświadczasz, jest kolejny krok w twoim życiu, może się okazać za jakiś czas, że to była w ogóle, ja nie mówię, że szansa, ale może faktycznie, że coś dobrego, nie? Niestety ludzie mają skłonność do nakręcania się, mówi Monika, dokładnie pomyślałam o przykładzie czekania szybciej, no dokładnie Monika, tak, no stoję na przystanku, no nie przyjeżdża, no to pospiesz się, no czekam szybciej, no bo kompletnie jest to poza obszarem mojego wpływu, więc ja was zachęcam do tego, bo to co nas najbardziej frustruje w zmianach, to, że te zmiany często muszą się podziać, tak? No bo taka jest sytuacja, na przykład ten koronawirus, którego teraz mamy, no tutaj dużo rzeczy jest poza obszarem naszego wpływu i tak naprawdę, no takie, wiecie, kłócenie się, wkręcanie się, nakręcanie się, dziamgolenie o tym, to jest naprawdę kompletnie bez sensu i trzeba po prostu, to nie jest dobre, to nie jest złe, po prostu doświadczam, tak? I idę dalej, nie karmię tego swoją uwagą, nie daję temu, nie rozkminiam, jak gdyby ja jestem przeciwnikiem takiego gadania o rzeczach, które są poza obszarem naszego wpływu. Ja się wolę skupić na tym, co jest w obszarze naszego wpływu. Ok? Mamy? No i słuchajcie, dwa hasztagi, które ja proponuję. Hashtag damy radę i hashtag to minie. Ja jestem przeciwna hashtagowi będzie dobrze, bo moim zdaniem to jest duża odpowiedzialność, bo ja nie wiem, czy będzie dobrze, ja nie wiem, kiedy będzie dobrze, ja nie wiem, co to znaczy, że będzie dobrze, natomiast uważam, że damy radę i uważam, że to minie. I ja takiego wsparcia udzielam mojemu zespołowi, czyli mówię, dziewczyny, damy radę, bo przechodziłyśmy przez niejedną burzę i dawałyśmy radę i teraz też damy radę, bo jesteśmy razem i się wspieramy. I druga rzecz, to minie, tak, bo to kiedyś musi minąć, to kiedyś musi minąć, ja nie wiem, czy jeszcze będzie tak jak kiedyś, natomiast pojawi się nowa rzeczywistość, która też będzie dla nas jakąś szansą. I słuchajcie, i będziemy szli dalej, no właśnie, to co bym też chciała, żebyście pamiętali, że to co powoduje lęk to utrata kontroli, dlatego tak bardzo ważna jest komunikacja, czyli to co jest ważne w zmianie, no to będzie komunikacja, bo jak ludzie czegoś nie wiedzą, no to nie rozumieją, no to są przeciw. I bardzo wielu liderów czasami mówi, bo ci moi ludzie to się nie zgadzają na te zmiany, mi się to nie podoba. Ja mówię, a wytłumaczyłeś? Bo to, co jest chyba najgorsze, to ludzie, którzy nie wytłumaczyli, z czego ta zmiana wynika i pracownicy mają poczucie, że ta zmiana to jest taka poranna iluminacja prezesa, nie? Że prezes tam, wiecie, rano brał prysznic, wymyślił coś, przychodzi i wdraża. I jeżeli nie zakomunikujemy ludziom, z czego ta zmiana się wzięła, skąd ona się wzięła, no to może niestety tak być, że oni będą myśleć, że to jest poranna iluminacja, więc nie będzie motywacji do tej zmiany. To na to was uczulam. No i tu się pojawia ludzka twarz szefa, też to, o czym mówię regularnie od kilku webinarów, więc żadna nowość dla was. Ja uważam, że to nie jest zwykły home office i faktycznie wymagane jest dużo więcej zrozumienia, takiej empatii, no my się nie wkurzamy tam, że tam dzieci wchodzą nam w kadr, tak, koty, psy i tak dalej, więc moim zdaniem tutaj trzeba sobie dać na to zgodę, odpuścić trochę taki perfekcjonizm. Moim zdaniem ta sytuacja jest niezłym testem dla nas wszystkich perfekcjonistów i faktycznie ja doświadczam tego, że zrobione jest lepsze niż idealne. To jest takie motto, które powtarzam sobie od wielu lat i zaczynam w nie wierzyć, że zrobione jest lepsze niż idealne, bo w tych czasach nie da się idealnie pewnych rzeczy zrobić, bo po prostu trzeba działać, bo się może okazać, że sytuacja się jeszcze bardziej zmieniła i po prostu to, co próbowałam wdrożyć, już jest nieaktualne, więc trzeba działać tu i teraz i naprawdę zrobione jest lepsze niż idealne, bo takie czekanie, aż będziesz gotowy albo aż coś będzie idealne, sprawi, że to będzie nieaktualne, tak? Moim zdaniem lepiej, żeby coś było aktualne niż idealne. O, takie hasło mi się pojawiło. Moim zdaniem lepiej, żeby coś było aktualne niż idealne, tak? No na przykład my czasami, że ta komunikacja, żeby wyszła do ludzi, ona jeszcze nie jest idealna.
Boże drogi, ale jest aktualna, tak? Czy moim zdaniem lepiej jest dać ludziom nawet nieidealny komunikat, ale dać im ten komunikat, niż czekać, aż on będzie idealny, ale będzie już na przykład nieaktualny, nie? Lepiej z błędem zacząć, niż perfekcyjnie zwlekać. A Joanna, dobre! Lepiej z błędem zacząć, niż perfekcyjnie zwlekać. Tak, znaczy też, żeby była jasność, to nie chodzi o to, żeby zrobić byle jak, na odwal się po łebkach, bo to w ogóle nie jest moja intencja, moi drodzy. Tylko chodzi mi o taki nawyk perfekcjonizmu, gdzie ja znam bardzo wiele osób, które mówią, zrobiłbym to, ale ja nie jestem jeszcze gotowy. Ja się nie czuję jeszcze gotowy. Ja mówię, ludzie święci, kiedy ty będziesz gotowy? Po prostu to świat już pójdzie dalej. Nie? Świat już pójdzie dalej, to już będzie nieaktualne, to już nikt nie będzie tego chciał. Jeżeli mamy tutaj osoby, które pracują w Agile, to wiecie, o co chodzi, nie? Że tak naprawdę mnie jest bliska ta filozofia Agile, która mówi o tym, żeby po prostu coś zrobić i żeby taki continuous improvement w tym wszystkim był, żeby po prostu poprawiać, tak? Zrobić najlepiej, jak potrafię, a potem ewentualnie poprawiać, ale cały czas niech to będzie aktualne, nie? Aleksandra mówi fake it till you make it, no to nam się przydaje, myślę, bardzo często, bo nam często wiary w siebie tak naprawdę brakuje, że udźwigniemy te zmiany. Ja myślę, że tego nam brakuje, nie? Że czy ja dam radę? Oczywiście, że dasz, nie? No a jak to mówi Jacek Walkiewicz, jak upadnę, no to upadniesz i się podniesiesz, a jak się nie podniosę, to sobie poleżysz, no i też sobie odpoczniesz. Więc też się takimi rzeczami gdzieś tam nie przejmujcie. Znaczy, chodzi mi o to, żebyście się tak strasznie nie spinali, bo ja widzę ludzi w takim spinie perfekcjonistycznej. Kurczę, tak się nie da, zwłaszcza w obecnych czasach, które są jedną wielką, permanentną zmianą. I ta metafora elastyczności jest moim zdaniem ważna, bo możecie być takim, wiecie, twardym, usztywnionym, idealnym dębem, ale przyjdzie wichura i po prostu złamie, tak? Tutaj trzeba bardziej elastycznie podchodzić do sytuacji. Natomiast zachęcam Was cały czas do tej ludzkiej twarzy szefa w przypadku zmiany, czyli jak się masz, jak się czujesz, jaki nastrój. Też niech to będzie takie konstruktywne, czyli no dobrze, to co możemy z tym zrobić, to czego potrzebujesz, czego ode mnie oczekujesz, o to też jest dobre pytanie. Czyli niech to nie będzie takie dziamgolenie, takie, że nie wiem, bez sensu, tylko zachęcam Was, niech to będzie takie konstruktywne, dobra, to co robimy, albo dobrze, to czego ode mnie potrzebujesz. To jest w ogóle fajne pytanie, jak przychodzi pracownik taki narzekający, nie? Bo to tak fajnie przyjść, tak nie? I ja mówię, dobrze, okej, słyszę, że jest ci ciężko, czego ode mnie potrzebujesz? I bardzo często jest takie, tak w zasadzie to przyszedłem się tylko wypłakać. Ja mówię, a okej, no to w porządku, nie? Przynajmniej wiemy, o co chodzi. Natomiast też, żeby to było jasno powiedziane, czy ty się przyszedłeś po prostu wypłakać, czy ty przyszedłeś zgłosić mi jakiś problem, który wspólnie mamy rozwiązać, nie? To też was do tego zachęcam. No i dobrze, kochani, przechodzimy sobie do komunikowania zmian, natomiast tu się pojawiły komentarze, ludzie mają skłonność do nakręcania się, Moniko. No słuchajcie, uwaga, narzekanie jest nawykiem. Ja naprawdę to zauważyłam. Narzekanie jest nawykiem, że jak ktoś wejdzie w taki nawyk mękolenia, to potem jest mu trudno z niego się wycofać. I to jest na przykład bardzo ważna rola lidera, żeby złapać takiego pracownika i powiedzieć, Kasiu, widzę, że pojawiło się dużo narzekania, pojawiły się takie i takie komunikaty. Moje zdanie jest takie, że to nie służy ani tobie, ani zespołowi. Nie? Bo to trzeba bardzo ważne, bardzo jasno trzeba powiedzieć, posłuchaj, to mękolenie nie służy tobie, bo tobie zabiera energię, ty się czujesz każdego dnia gorzej i gorzej, ale druga rzecz, też obniża morale, zabiera energię zespołowi. Moim zdaniem trzeba reagować na mękołę, bo nieważne jak cudowną robotę zrobicie, jedna osoba potrafi wam zrobić tak zwaną krecią robotę, czyli zabierze energię. Tylko to trzeba bardzo grzecznie, spokojnie z taką osobą, tak? Czyli Kasiu, widzę, że pojawiło się dużo negatywnych komentarzy, podać przykłady, zwracam ci na to uwagę, bo to ma takie skutki dla lasu, tak? Bo wy widzicie las, wasi ludzie widzą drzewa, więc trzeba pokazać skutki dla lasu, tego dziamgolenia. No i trzeba porozmawiać z pracownikiem, ustalić, czy na przykład możemy się umówić na takie konstruktywne narzekanie, czyli że nie jesteś częścią problemu, tylko jesteś też częścią rozwiązania, czyli okej, widzę, że to nie działa, to się nie podoba, to co możemy z tym zrobić? No jeżeli chcesz po prostu sobie wyrzucić trochę negatywnych emocji, super, tylko umówmy się, że robisz to na mnie, a nie na zespół. Nie? I to jest myślę ważne. Tak, tu się pojawiły korki z Opolskiej, natomiast coś jeszcze gdzieś mi się tu pracowników, którzy mają być skupieni niczym poza wiadomo do zbierania. A, okej. Okay. Marek, a propos tych zombie workersów, to już teraz zrozumiałam. Definicja stresu. Stres nie równa się strach. Nie zawsze, zgadzam się, nie zawsze. Tak, stres nie równa się strach. Natomiast ja jestem fanką tej definicji stresu, która mówi o tym, że stres to jest reakcja organizmu na sytuację, którą interpretujemy jako zagrażającą. Michał mówi, tak, ale jak wytrzymać takie dziamgolenie? Michał, przekierowywać je konstruktywnie. Czyli jak pracownik przyszedł z takim dziamgoleniem, takim gień, to bez sensu, ja mówię, okej. Okay. Widzę, słyszę, że jest ci trudno, widzę, słyszę, że to jest trudne, co robimy?
Czyli schodzimy z tego dziamgolenia na takie konstruktywne dziamgolenie, czyli takie nie bądź częścią problemu, bądź częścią rozwiązania. Czyli okej, słyszę, że to cię wkurza, słyszę, że to ci się nie podoba, słyszę, że to cię irytuje, super, to już ustaliłam problem, to teraz przepychamy pracownika do rozwiązania. To co robimy, tak? Jeżeli pracownik mówi, no nie wiem, no ty tu jesteś liderem, ja mówię, dobrze, natomiast ty jesteś bardzo blisko procesu, tak? Jeżeli to jest coś związanego z pracą, czyli dziamgolenie na pracę. No bo słuchajcie, no wy oczywiście wiecie, czym ci ludzie się zajmują i jesteście kompetentni, no ale każdy pracownik ma swoje poletko, w którym powinien być ekspertem, specjalistą, tak? Więc ja mówię, dobrze, no ale to się tyczy twojego poletka, więc co proponujesz? Ty jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, jakie widzisz rozwiązanie, tak? Albo druga metoda, to co już wam powiedziałam, ja się pytam pracownika, czego ode mnie oczekujesz? I to jest naprawdę dobre pytanie, bo jak pracownik przychodzi z takim dziamgoleniem, że to nie fajne, i ja mówię, dobrze, Zenku, powiedz proszę, czego ode mnie oczekujesz? To bardzo często jest taki moment, no w sumie nie wiem, nie? Ja mówię, no okej, okay, no to jeżeli ja cię mogę jakoś wesprzeć, nie wiem, czy mam cię przytulić, czy mam ci doradzić, czy coś, nie? Ten taki moment, czego ode mnie oczekujesz, to jest takie bardzo grzeczne powiedzenie, co w związku z tym twoim dziamgoleniem, nie? W sensie, co w związku z tym, nie? Czego ode mnie oczekujesz? Więc bardzo was zachęcam do takiego, ile można przyjmować taki ładunek negatywnej komunikacji. Wiesz co, Michał, znaczy tak, po pierwsze, jeżeli robicie spotkania raz w tygodniu, to tam, rozumiem, się pojawia taki moment dziamgolenia, bo ja sobie nie wyobrażam codziennie. Ja bym oszalała, Michał, ja bym zwariowała. Więc na pewno nie codziennie, natomiast druga rzecz, przechodźcie już z dziamgolenia niekonstruktywnego na dziamgolenie konstruktywne. Czyli mówicie do pracownika, dobrze to, co proponujesz, dobrze to, co robimy, albo czego ode mnie oczekujesz w tej sytuacji. Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi na pytanie, czego ode mnie oczekujesz w tej sytuacji, bo naprawdę to jest taki moment, kiedy pracownik ma taką klatkę stop, no właśnie, po co ja dziamgolę? Nie? Znaczy, czego ja chcę od tego człowieka? I nawet jeżeli taki pracownik ci powie, no niczego, chciałem się w sumie wypłakać, okej, okay, dobrze, niech, że tak będzie, to przynajmniej mamy świadomość, na czym stoimy. Dobra, kochani, ponieważ jak zwykle czas, lecimy dalej, wchodzimy teraz w mój ukochany temat komunikowania zmian. I chcę wam pokazać, bo pewnie macie te zmiany albo będziecie mieli zmiany, no trzeba będzie komunikować różne, no niepopularne czasami zmiany i możecie się tego bać. Ja wam za chwilę pokażę bardzo konkretny model, więc proszę o skupienie. Tak, webinar jest nagrywany, Marzena nawet tutaj dała, dziękuję ci, Marzeno. Natomiast słuchajcie, bardzo was zachęcam, bo to jest taki model, który ja stosuję od lat i on mi się naprawdę świetnie sprawdza, więc jeżeli ktoś chce, to zachęcam, żeby zrobić sobie notatkę i przejdziemy ten model wspólnie, zastanowimy się, jak komunikować zmiany naszym pracownikiem. No i tutaj słuchajcie, macie pełen model, 7 kroków. Ja wiem, że trochę długo, natomiast to bardzo intuicyjnie idzie, tak? Przejdziemy sobie króciutko, krok po kroku i może nawet na jakimś przykładzie spróbujemy to wdrożyć. No i teraz zobaczcie. Po pierwsze, jak bierzemy zespół na spotkanie, czy tam pracownika, żeby zakomunikować zmianę, no to po pierwsze musi się pojawić cel spotkania. Czyli na przykład mam wam do przekazania pewną wiadomość, tak? Albo poprosiłam was o spotkanie, bo chcę wam o czymś powiedzieć. I teraz uwaga, skupienie. Nie mówimy, słuchajcie, poprosiłam was na spotkanie, bo chcę z wami przedyskutować. I teraz dlaczego nie mówimy przedyskutować? No bo jak się domyślacie, tu nie ma co dyskutować, tak? To znaczy, no bo jeżeli ty przychodzisz z jakąś zmianą, która przyszła gdzieś tam z samej góry, albo z jakąś zmianą, która musi się dokonać, bo po prostu sytuacja jest dramatyczna, no to nie ma co pracownikom dawać takiej nadziei, że spotkaliśmy się, żeby podyskutować, bo oni sobie mogą myśleć, że no skoro dyskutujemy, to się jeszcze nie dokona. No jeżeli tak jest, no to tak powiedz, tak? Natomiast jeżeli przychodzisz do ludzi ze zmianą, która musi się dokonać, bo taka jest sytuacja finansowa, bo taka jest kondycja na rynku, bo takie przyszły wytyczne z centrali gdzieś tam, to nie mów tym ludziom, że spotkałeś się, żeby podyskutować, bo im dajesz nadzieję, tak? W sensie oni potem będą z tobą dyskutowali, masz to na własne życzenie. Lepiej jest powiedzieć, poprosiłam was tutaj na spotkanie, ponieważ mam wam do przekazania pewną wiadomość. I to już wiadomo, że to już jest ogłoszenie, tak? Że to jest ogłoszenie, a nie jakaś tam burza mózgów. Po drugie, zachęcam do tego, żeby powiedzieć kontekst, czyli żeby od razu nie walić tej zmiany, bo pamiętacie, co wam mówię od godziny prawie, że wy widzicie las, wasi ludzie widzą drzewa. Coś, co może wyglądać jak poranna iluminacja prezesa, jest naprawdę dobrze uargumentowaną decyzją biznesową, no tylko trzeba to o tym ludziom powiedzieć, czyli na przykład od kilku tygodni nasze dochody regularnie spadają, tak? Albo słuchajcie, poprosiłam was tutaj na spotkanie, ponieważ mam wam do przekazania pewną wiadomość, jak dobrze wiecie, od miesiąca nie mamy dochodów.
Na przykład, tak? Jakiś taki kontekst, żeby ludzie wiedzieli, że to jest, jakie jest uzasadnienie tej decyzji. W kroku trzecim pojawia się zmiana. Czyli na przykład mówicie, w związku z tym od 1 czerwca rezygnujemy z czegoś tam, tak? Czyli na przykład w związku z tym od 1 czerwca rezygnujemy tam, nie wiem, jakiś bonus mieliście dla pracowników albo jakiś benefit, tak? Nie wiem, tam owocki mieliście, kawuśkę, nie wiem, masażystów, nie wiem, tak? Ja z różnymi firmami IT pracuję, więc już różne rzeczy widziałam. W każdym razie chcecie powiedzieć pracownikom, że w związku z tą sytuacją, która się dzieje od 2 miesięcy, od 1 czerwca na przykład rezygnujemy z jakiegoś takiego benefitu. I teraz uwaga, punkt czwarty. W tym tygodniu, czyli punkt czwarty, pojawiają się zmiany. To znaczy pojawia się plan zmiany, czyli jak ta zmiana będzie wchodziła krok po kroku. Jasia mówi, że nie ma głosu, ja słyszę swój głos, jest nagranie, Joanno, dokładnie. Czyli słuchajcie, punkt czwarty, plan zmiany, czyli jak ta zmiana będzie wyglądała krok po kroku, żeby dać ludziom poczucie bezpieczeństwa, tak? Że to nie jest na łapu-capu, tylko to jest w jakiś sposób przemyślane. Czyli po pierwsze w tym tygodniu robimy to, w przyszłym tygodniu robimy to, a w trzecim tygodniu robimy to. I to się bardzo przydaje, jak wprowadzacie na przykład zmianę narzędzia. Jeżeli wprowadzacie jakieś nowe narzędzie albo jakiś system informatyczny, to ten plan zmiany jest bardzo ważny, żeby dać ludziom poczucie bezpieczeństwa. Czyli na przykład mówicie, słuchajcie, w tym tygodniu będziemy mieli takie i takie szkolenia, potem przyjdzie konsultant, który coś tam, a potem będziemy mieli testowanie, żeby ludzie wiedzieli, jak to będzie wyglądało krok po kroku. W punkcie piątym mamy korzyści z tej zmiany albo straty z jej wprowadzenia. Czyli to jest to, co ja już, Paulina, tobie odpowiadałam na twoje pytanie. Czyli jeżeli ta zmiana wiąże się z jakimiś korzyściami, super, mówimy o tym. Natomiast bardzo ważna rzecz, i to jest coś, co naprawdę ludzi, ja to testuję w praktyce, słuchajcie, więc to naprawdę bardzo wiele pracowników bardziej przekonuje niż te korzyści, czyli jakie są straty, czyli co może się stać niefajnego, jeżeli tej zmiany nie wdrożymy, tak? Czyli słuchajcie, na przykład od 1 czerwca niestety rezygnujemy z bonusa, jakim była darmowa kawa, natomiast robimy to po to, żeby nie odbyło się to na jakichś tam bonusach kwartalnych na przykład, tak? Nie chcemy obcinać bonusów kwartalnych, no ale gdzieś musimy obciąć, tak? Bo z tego i Salomon nie naleje, w związku z tym rezygnujemy na przykład z darmowej kawy albo z owoców, co środy, czy z czegokolwiek, nie? Czyli jeżeli mogę dać wam wskazówkę, i tu was proszę bardzo mocno o uwagę, bo często przychodzicie do mnie na szkolenia po takich szkoleniach amerykańskich, w takim amerykańskim stylu, że tam przyjechał jakiś pan ze Stanów albo ktoś tam was uczył w takiej nowomowie amerykańskiej, żeby zawsze o tych korzyściach mówić, nie? I potem to się, słuchajcie, kończy takimi potworkami. Ja byłam ostatnio świadkiem, znaczy ostatnio, w zeszłym roku byłam świadkiem, kiedy przyjechał szef wszystkich szefów gdzieś tam z centrali, żeby zakomunikować tutaj w Polsce, że niestety zamykają jeden oddział w związku z trudną sytuacją finansową. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek użył zwrotu, ja to powiem po angielsku, ale zaraz przetłumaczę, on powiedział tak. Jak on to powiedział? Czekajcie, że on jest excited because these people start a new journey for a new opportunity. Czyli że on jest w ogóle podekscytowany, bo ci ludzie zaczynają nową wyprawę w nowe szanse. I teraz słuchajcie, jeżeli ktoś przychodzi i komunikuje ludziom, że jest podekscytowany w związku z tym, że zwalnia ludzi, to dla mnie to jest głęboka psychopatia. Przepraszam was, takie jest moje zdanie, tak? Więc uważajcie z tymi korzyściami. Jeżeli one są, to trzeba o nich mówić, tak? Bo czasami ludzie są ich nieświadomi albo nie widzą i tak dalej. Natomiast jeżeli to jest zmiana, która no nie ma zbyt wielu korzyści, tak? Bo na przykład, nie wiem, musimy zredukować załogę albo musimy się pożegnać z jakimś pracownikiem, to nie mówcie do cholery za przeproszeniem o korzyściach, bo to jest naprawdę chore moim zdaniem, tak? Lepiej jest powiedzieć, że po prostu zdecydowaliśmy się na tę zmianę, ponieważ przeanalizowaliśmy całą sytuację, szukaliśmy innych rozwiązań i po prostu tych innych rozwiązań nie było, tak? Albo innym rozwiązaniem było w ogóle zamknięcie całej firmy, a nie chcemy zamykać całej firmy, dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie takich i takich ograniczeń na przykład, tak? Czyli moim zdaniem lepiej jest powiedzieć o stratach z niewdrożenia tej zmiany, niż na siłę szukać korzyści tam, gdzie ich nie ma. Takie jest moje zdanie, jeśli myślicie inaczej, to też będę chętna o tym usłyszeć. No i słuchajcie, szóstka. Fajnie jest podać tak zwany wzmacniający przykład, czyli albo kogoś, kto przeszedł podobną zmianę i dobrze na tym wyszedł, albo słuchajcie, naszego zespołu, czyli jeżeli nasz zespół był kiedyś w podobnie trudnej sytuacji, ale z tego wyszliśmy, to jest moment, żeby to jako wzmocnienie przytoczyć zespołowi, czyli żeby powiedzieć, słuchajcie, nieraz byliśmy w trudnej sytuacji, byliśmy też w dużym kryzysie, nie wiem, w 2018, pół roku później też byliśmy w jakimś dużym kryzysie, w związku z czym, natomiast jak z tego wyszliśmy? Chodzi o to, żeby budować takie zaufanie do zespołu.
zespołu. Czyli albo dajemy wzmacniający przykład, że ktoś był w podobnej zmianie i wyszedł z tego, albo pokazujemy, że my byliśmy też w trudnej sytuacji i też z tego wyszliśmy, nie? I to jest ważne. No i na koniec jest sesja pytań i odpowiedzi. Zachęcam do niej. To jest taki tak zwane przewentylowanie się ludzi, czyli ludzie mają prawo mieć pytania i fajnie by było na nie odpowiedzieć. Jeżeli mogę Wam podpowiedzieć, przygotujcie się do sesji pytań i odpowiedzi, to znaczy sami sobie zadajcie pytanie, o co mogą mnie ludzie zapytać i co ja im wtedy odpowiem, bo to Wam daje poczucie siły, bo bardzo często jest tak, że idziecie na takie spotkanie, ludzie zadają pytania, a Wy i Wy gubicie pewność siebie. Więc żeby uzyskać pewność siebie, jak już sobie 7 punktów przygotujesz, to jest, słuchajcie, 7 zdań. To jest 7 zdania, to ćwiczę na szkoleniach, to naprawdę fajnie idzie. I spróbuj sobie przewidzieć, o co ludzie mogą mnie zapytać i co ja wtedy powiem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy stoisz przed zespołem i komunikujesz tę zmianę i pada pytanie, które przewidziałeś, to u ciebie pojawia się taka siła pod tytułem cieszę się, że o to pytasz, albo czekałem na to pytanie. To już jest taki moment pokazujący zespołowi, że ty jesteś przygotowany, a to im daje poczucie bezpieczeństwa, że ty ich przeprowadzisz przez tę zmianę, że ty przemyślałeś, że to nie jest tak, że ty wstałeś, otrzymałeś pióra, przyszedłeś i coś tam gadasz, tylko że to jest przemyślane, tak, że różne warianty są przeanalizowane. Bardzo Was do tego zachęcam. Widzę, Paulina, Twój komentarz, już zaraz do niego dojdę. Natomiast zobaczcie, mamy 7 kroków, bardzo fajna metoda, ja ją stosuję od lat i naprawdę już przeróżne dramatyczne zmiany komunikowaliśmy tym modelem. Mam nadzieję, że sobie go zanotowaliście i możemy tutaj pod niego podłożyć zmianę dowolną. Możecie mi tutaj napisać w komentarzu, jaką, to pokażę Wam, jak przejść tym modelem tę zmianę. Natomiast idę sobie do Pauliny. Wspaniały, idealny plan. Często biznes nie ma czasu, żeby ten plan rozłożyć w czasie i komunikacja, zmiany na ostatnią chwilę. Że jak przekonać biznes, że inwestycja czasu się zwróci? Paulina, a masz jakiś przykład, że ktoś nie zainwestował 15 minut w przygotowanie takiej komunikacji, poszedł i była hała? Bo wiecie co, moim zdaniem trzeba bazować na przeszłych doświadczeniach, czyli jeżeli masz doświadczenie, że ktoś poszedł za przeproszeniem na pałę, słuchajcie kochani, przygotowanie tym modelem komunikacji, to jest, ja nie wiem, ja to na szkoleniach ćwiczę, 15 minut w grupie to robią? 15 minut, słuchajcie, tak? Kto był u mnie na szkoleniu, to widzi, że bierzemy sobie temat, który aktualnie jest na tapecie w danej firmie, dzielę uczestników na grupy i każdy ma przygotować komunikację. 15 minut oni na to mają, tak? Ja im tam 4-5 piosenek daję, bo ja na moich szkoleniach liczę czas piosenkami, więc 4-5 piosenek i oni w 15 minut to układają. Znaczy trzeba po prostu pokazać. Słuchajcie, pamiętacie, jak ostatnio poszliśmy na pałę? Jaka tragedia była, jaki bunt zespołu był? Poświęćmy teraz 15 minut na przygotowanie tej komunikacji, bo to jest Paulina 15 minut, tak? Trzeba mieć świadomość, no tak, Aniu, zgadzam się, dlatego kochani, uświadamiajcie po prostu, no wiecie co, no to jest tak jak w tym kawale starym psychologicznym, ilu psychologów trzeba, żeby zmienić żarówkę? Wiecie ilu? Ilu psychologów trzeba, żeby zmienić żarówkę? Podpowiem Wam, żadnego. Żarówka sama się zmieni, jak poczuje, że jest na to gotowa. Nie no, oczywiście żartuję, ale chodzi o to, że trzeba uświadamiać konsekwencje, nie? Martyna mówi, najgorzej jak inne są ustalenia komunikacji, a w realu dyrektor przekręca i ulega spontanowi. Wiesz co, Martyna, to jest bardzo ważna rzecz, dlatego ja proponuję, żeby sobie poćwiczyć. Znaczy ja Wam powiem tak, każdą trudną komunikację, którą ja mam poprowadzić, ja ją sobie ćwiczę rano przed lustrem, jak sobie tam oko robię albo inne rzeczy, jak nie słucham akurat TED-a, to sobie to mówię, a potem jak jadę autem. Ja jak jadę autem, to sama do siebie gadam. Mam telefon tak tutaj, żeby ktoś myślał, że ja prowadzę rozmowę telefoniczną, ale ja tak naprawdę gadam sama do siebie. Ja jak jadę autem, to gadam sama do siebie, co powiem, bo to trzeba ćwiczyć. Słuchajcie, to nie można tak iść tak, na takim spontan, zwłaszcza jeżeli wiesz, że ta zmiana jest trudna, nieprzyjemna, że ludzie będą w oporze, to nie można. Top management czasami wie lepiej, mówi Aleksandra. No jeżeli ludzie reagują dobrze. Znaczy, słuchajcie, kochani, ja jestem fanką filozofii Huny. W Hunie mamy jedno bardzo ważne zdanie. Skuteczność jest miarą prawdy. Skuteczność jest miarą prawdy. Jeżeli to, co robisz i jak robisz, przynosi ci rezultaty, super. Znaczy, że jesteś skuteczny i że prawda, którą wyznajesz, przynosi ci rezultaty, jest aktualna. Natomiast jeżeli ty robisz coś po swojemu i rezultat jest taki, że ludzie są w oporze, w gniewie, w buncie, no to kochany, ty nie jesteś skuteczny. Czyli prawda, którą wyznajesz, jest nieaktualna. Rozumiecie, o co mi chodzi? Skuteczność jest miarą prawdy, po prostu, tak? Albo coś działa, albo nie działa. Dla mnie to jest bardzo proste, nie? Że jeżeli coś powiedziałeś i ludzie są w oporze, w zaprzeczeniu, no to kurczę, trzeba to powiedzieć inaczej, po prostu, nie? W tą stronę. Żarówka musi chcieć, mówi Magda, dokładnie, dokładnie.
No i o świadomości tutaj mówicie, dokładnie. Top management czasami wie lepiej, dokładnie. Nie wiem, ale możemy porozmawiać, Kajetan. Nie wiem, ale możemy o tym porozmawiać. A co też jest, też bym tak powiedziała. Nie wiem, ale możemy o tym porozmawiać. Jola mówi, przygotowanie komunikacji wymaga mniej czasu niż prostowanie konsekwencji słabej komunikacji. O, Jola, i to jest genialny argument, weźcie go sobie. Przygotowanie dobrej komunikacji zajmuje mniej czasu niż prostowanie słabej. Natomiast słuchajcie, ja naprawdę ćwiczę z menadżerami. Przygotowanie komunikacji w tym siedmiostopniowym modelu to jest naprawdę 15 minut. Dłużej, jeżeli chcesz punkt siódmy, jeżeli ja na przykład, tak? Jak do mnie przychodzi menadżer i mówi tak, Sylwia, mamy taki trudny temat, musimy zakomunikować zespołowi. Ja mówię, dobra, mamy 45 minut na przygotowanie i wtedy w tym siódmym punkcie ja go bardzo rozpulchniam. To znaczy ja mówię, dobra, o co ludzie mogą spytać, gdzie mogą tutaj mieć opór, co się może wydarzyć, tutaj nam najwięcej czasu zajmuje. Natomiast te sześć punktów, to jest, słuchajcie, sześć zdań, to jest sześć zdań, nie? Ania mówi, świetna książka Sylwii, 7 wyzwań lidera, tam jest nawet obrazkowo, dokładnie. No właśnie to wam chciałam polecić, tak, że jeżeli chcecie, to jest moja książka 7 wyzwań lidera, www.sylwiakulikowska.com i tam jest cały rozdział temu poświęcony i tam naprawdę obrazkowo to jest wszystko rozpisane w oparciu o te moje doświadczenia. Dobrze, 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 dzięki Asiu. No dobra, słuchajcie, dajcie mi przykład, bo ja bym chciała jakiś taki konkretny wasz przykład, żeby wam ten model pokazać i potem jeszcze sobie pogadamy chwilkę na temat oporu. Macie jakiś przykład, jakąś zmianę, którą musicie zakomunikować zespołowi? Dajcie mi proszę jakiś wasz przykład, to ja wam pokażę na tym przykładzie ten model, jak go przejść, jak ja bym to powiedziała, żebyście zobaczyli, że to jest naprawdę uniwersalny model, który można do różnych sytuacji tutaj zastosować. Aleksandra pisze, Justyna pisze, więc widzę, że piszecie jakąś konkretną zmianę, którą trzeba będzie zakomunikować zespołowi. Komunikację redukcji, wprowadzenie obniżki pensji, redukcji, obawiam się, że to mi powiecie. Używanie słuchawek na produkcji, Magda. A czemu nie chcą? Może powrót z pracy zdalnej znów do biura, ale fajne, nowa siedziba biura, zmiana systemu motywacyjnego na bardziej wymagający, telefonu, cięcia wynagrodzeń. Czy mnie się wydaje, że cięcia wynagrodzeń, one powinny być, jeżeli mogę wam, bo to się często pojawiają cięcia wynagrodzeń. Ja nie wiem, kochanie, czy ja bym szła tym modelem, czy bym nie szła jednak trochę bardziej, no bo co pracownik może się nie zgodzić. Znaczy ja rozumiem, że pracownik może się nie zgodzić, ale alternatywą będzie po prostu rezygnacja, tak? Znaczy z dalszej współpracy, czyli to jest taki pozorny wybór, albo się godzisz obciąć pensję 20%, albo rezygnujemy ze współpracy, natomiast tak zupełnie szczerze, ja bym chyba wolała tak z pracownikiem porozmawiać, czyli bym cel spotkania pani Kasiu, poprosiłam panią na spotkanie, ponieważ chciałabym z panią porozmawiać i to bym chyba powiedziała porozmawiać na pewien temat. Numer dwa, kontekst. Jak pani wie, od 2 miesięcy nie zarabiamy, albo nasze dochody spadły 80%, zablokowane są rynki, sytuacja biznesowa jest bardzo trudna. Punkt trzeci, w związku z tym jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany w systemie wynagrodzeń. I teraz taka opcja, którą my analizowaliśmy, różne opcje analizowaliśmy, mówi o tym, że ograniczenie wynagrodzenia o 20% jest tym rozwiązaniem, które pozwoli nam sprawnie funkcjonować. No i tutaj plan zmiany, czyli rozumiem, że od kiedy by to obcięcie wynagrodzenia weszło i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tutaj nie wiem, czy bym mówiła o korzyściach z tej zmiany. Znaczy ja bym bardziej powiedziała, rozumiem, że ta sytuacja może być dla pani niekomfortowa, natomiast rozważaliśmy różne opcje i tak naprawdę albo zdecydujemy się na redukcję wynagrodzeń, albo po prostu będziemy musieli redukować załogę, no bo nie mamy innego wyjścia. I teraz tak naprawdę decyzja należy do pani. Albo się pani godzi na tą redukcję wynagrodzenia o 20%, albo no niestety nie będziemy w stanie zapewnić dłużej pani pracy. Moim zdaniem lepiej jest tak powiedzieć. Czy może się zdarzyć, że ktoś powie, to ja odchodzę? Słyszałam o sytuacjach, że ludzie tak mówią. Czyli jak ja mam obciąć sobie wynagrodzenie o 20%, to ja wolę odejść. Okej, jeżeli taka jest twoja decyzja. Natomiast ja bym to bardziej pokazywała jednak jako opcję pracowników, nie? No bo on może się nie zgodzić. Pracownik może się nie zgodzić na to obcięcie i wtedy po prostu decydujemy się, no już nie współpracować, nie? Taka jest sytuacja, więc ja bym bardziej tutaj szła w porozmawianie, no bo rozumiem, że te słuchawki na produkcji, no to jest jakiś wymóg taki związany z BHP, tak? I tu nie ma dyskusji, tak? To nie jest tak, że pracownik, no też pracownik może oczywiście nie pracować, tak? Jak nie chce w słuchawkach, to w ogóle nie musisz tutaj pracować, tylko tak bym tego nie mówiła, nie szłabym w tą stronę, tylko bardziej bym powiedziała, że to jest po prostu wymóg formalny, tak? Bo to nie jest jakaś tam wasza poranna iluminacja słuchawki na produkcji, tylko po prostu jest to wymóg formalny wynikający z bezpieczeństwa, nie? Tak sobie myślę.
Zmiana systemu, aha, to jest na ten taki bardzo bardziej trudny, nowa siedziba biura. Nowa siedziba biura to jest taka zmiana, którą robimy wcześniej trochę rozpluchnieniem. Znaczy ja bym na pewno nie robiła tego z zaskoczenia, no ale chyba wy też nie robicie. Aha, chyba, że to jest wynikające z trudnej sytuacji, że musimy szukać tańszej siedziby na przykład, tak? Czyli to nie jest coś, co mogliśmy przewidzieć, po prostu przyszła taka sytuacja i musimy szukać tańszego lokum. Okej, okay. No to też bym, oj, to bym wtedy tym modelem to robiła. Czyli słuchajcie, poprosiłam was tutaj na spotkanie, ponieważ mam wam do przekazania pewną wiadomość. Dwójka. Jak dobrze wiecie, od kilku tygodni nasze dochody regularnie spadają, a za biuro płacić musieliśmy. Nasze biuro znajduje się w dobrej lokalizacji, jego utrzymanie jest bardzo kosztowne. Punkt trzeci, zmiana. W związku z tym chcieliśmy was poinformować, że od 1 czerwca 2020 roku zmieniamy siedzibę na tańszą, tak? Albo zmieniamy siedzibę na mniejszą, co pozwoli nam oszczędzić koszty. Punkt czwarty, plan zmiany. Co w tym tygodniu, kiedy rzeczy, czy firma pakująca. Tu masz bardzo dużo takich konkretów, które trzeba powiedzieć pracownikowi. Korzyści z tej zmiany? Szczerze, jeśli są, jeżeli na przykład, nie wiem, miejsce parkingowe będzie, a tam nie było, bo to jest na przykład dla ludzi ważne, albo nie wiem, że jest właśnie, no trzeba by było poszukać korzyści, nie wiem, bliżej centrum handlowe, na przykład na zakupy można skoczyć. Ja bym, powiem ci, poszukała jakichś tam korzyści, natomiast straty z jej niewprowadzenia też bym powiedziała, czyli słuchajcie, podjęliśmy decyzję o zmianie siedziby na mniejszą i tańszą po to, żeby uniknąć innych cięć finansowych, których nie chcielibyśmy wdrażać, na przykład kosztem waszego wynagrodzenia, tak? Czyli jak się zastanawialiśmy, czy zmienić siedzibę na mniejszą, czy gdzieś tam ciąć wynagrodzenia i inne bonusy, to uznaliśmy, że lepszą decyzją będzie zmiana siedziby. No i dać jakiś wzmacniający przykład, że słuchajcie, no to nie jest nasza pierwsza zmiana siedziby, mamy doświadczenie, jak się przeprowadzać sprawnie, mam nadzieję, że mogę liczyć na wasze wsparcie tutaj, nie? Więc w tą stronę bym powiedziała. Boże drogi, właścicielka firmy, od dzisiaj ja będę wami zarządzać, bo Kasia powiedziała, że z Tomasza to taki menadżer, jak są gdzieś dupy trąba. Zastanawiam się, Monika, czemu ma służyć taka komunikacja? Wiecie, o co chodzi? Bo takie podbudowywanie cudzego autorytetu kosztem kogoś innego, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Alicja mówi, tarcza antykryzysowa nie wymaga zgody pracownika, czyli ja mogę obciąć o 20% i tyle i koniec, no ale rozumiem, że pracownik może powiedzieć, ja się nie zgadzam i wypowiedzieć umowę, nie? Znaczy w każdej sytuacji może. Natomiast tutaj, wiesz co, Alicja, bo tak mi dałaś do myślenia, jeżeli mogę być z wami zupełnie szczera, bo trochę inną zmianą jest dla mnie taka zmiana globalna, czyli na przykład zmieniamy siedzibę, albo w ogóle zmieniamy cały system wynagrodzenia, albo wprowadzamy te słuchawki na produkcję, niż taka zmiana bardzo personalna, że ja podchodzę do kogoś i mówię, słuchaj, tobie 20% obetniemy pensję. I jeżeli mogę wam podpowiedzieć, nie wiem, może to jest mój styl zarządzania, taką zmianę jak obcięcie pracownikowi wynagrodzenia o 20%, ja bym zrobiła tak trochę bardziej delikatnie, to znaczy chyba w bardziej w dialogu, czyli bym podeszła, jakbym powiedziała, Aleksandro, ta sytuacja dla nas też jest bardzo trudna i gdyby sytuacja nas do tego nie zmusiła, to na pewno byśmy takie decyzje nie podejmowali, natomiast jesteśmy zmuszeni rozmawiać z wami na temat 20% obniżenia wynagrodzenia, po prostu, nie? I teraz jak gdyby, ja wiem, że tarcza mówi, że ja mam prawo to wdrożyć, ale ja bym chyba powiedziała pracownikowi, że no nie ukrywam, że taka jest sytuacja i zależy nam na tym, żebyś się zgodził. Jeżeli odpowiesz nie, no to niestety będziemy zmuszeni zakończyć naszą współpracę. Ale jakoś tak bym to bardziej zrobiła, a nie takim, że hej, informuję cię, że masz o 20 mniejsze wynagrodzenie i koniec, nie? Myślę, Alicjo, że też tak myślałeś, że tak jest, ale tak was po prostu na to uczulam. Też was na to uczulam. Czekajcie, czy ja jestem, bo coś mi się tu kliknęło. W kwietniu musieliśmy wziąć 5 dni urlopu. Jak powinno być to zakomunikowane, żeby sytuacja była win-win? Ale to był zaległy czy jaki? Nie wiadomo, jaki to był urlop, no bo zaległy też nie trzeba dyskutować, nie? Tylko tak naprawdę pracodawca ma prawo. Natomiast co zrobić, żeby to było win-win? Ja bym zdecydowanie też, słuchajcie, przychodzę do was, ponieważ mam wam do przekazania pewną wiadomość. Jak dobrze wiecie, od kilku tygodni nie pracujemy w taki sposób, w jaki pracowaliśmy, znaczy mamy dużo mniej obowiązków. W związku z tym proszę was o wzięcie urlopu na ten czas. Jaki to będzie plan zmiany, jakie są to dla nich korzyści, nie wiem, czy bym szła korzyściami bardziej straty z niewprowadzenia tego, natomiast tutaj bardziej bym się zastanowiła, co zrobić, żeby to było win-win. No tu by się trzeba było zastanowić, co by było win dla pracownika, czyli że co, że moment, w którym będziecie tego urlopu potrzebowali w lecie, to ja jestem otwarta na dyskusję, tak, bo wiesz, o co chodzi, Kasiu, że ludzie mogą się bać wziąć teraz urlop, bo jak będą wakacje potrzebowali paru dni wolnego, to nie będą mieli. Więc ja myślę, że tutaj trzeba by było temu pracownikowi powiedzieć, że słuchajcie, proszę was o wzięcie urlopu teraz, ponieważ taka jest potrzeba. Natomiast jeżeli w lecie będziecie potrzebowali kilku dni wolnego na wyjazd, na jakieś odstresowanie się, to oczywiście przyjdźcie, będziemy rozmawiali, będziemy razem szukali wyjścia, nie? Będziemy razem szukali.
Monika mówi, takie komunikowanie zmian w mojej firmie właśnie. Dokładnie, Moniko, to gratuluję. W tym momencie warto przygotować się na pytanie o losy zarobków zarządów, mówi Kajetan. A, dobrze, Kajetan, przewidziałeś. Wiesz co, Kajetan, tutaj w ogóle dotknąłeś kluczowej moim zdaniem rzeczy, mianowicie takie, że ja sobie nie wyobrażam, że zmiany, zwłaszcza te takie nieprzyjemne, czyli na przykład cięcia, tyczą się wszystkich pracowników oprócz zarządu. Bożeż ty mój, jakie to jest demotywujące. Moim zdaniem w tej sytuacji, w której jesteśmy takiej trudnej, ludzie potrzebują przede wszystkim takiego role model, czyli takiego właśnie zamodelowania. Ja sobie wyobrażam, że to by było nawet dobre, Kajetan, żeby to dołączyć do komunikacji, czyli powiedzieć pracownikom, że słuchajcie, w związku z tą sytuacją, która się pojawiła, jesteśmy zmuszeni obniżyć wynagrodzenie o 20%, to obniżenie dotyczy oczywiście całej firmy, w tym także nas. A w ogóle to już takie, wiesz, to już mistrzostwo, jakby to było 20% dla pracowników, a dla zarządu więcej, tak? No bo zarząd zarabia też gdzieś tam więcej, czyli powiedzieć, że słuchajcie, pracownikom o 20%, natomiast zarząd zdecydował się obciąć swoje wynagrodzenie na przykład o 40%, nie? No to to już w ogóle faktycznie to byłby majstersztyk. Kasia mówi, urlop nie był zaległy. Wiesz co, Kasiu, ja bym powiedziała, że słuchajcie, taka jest sytuacja, że po prostu potrzebujemy, żeby te 5 dni urlopu wziąć teraz, w związku z tym, że tej pracy nie ma, że tej pracy jest mniej i mamy nadzieję, że jak kolejna faza odmrażania ruszy, no to będziemy potrzebowali wszystkie ręce na pokład. Natomiast ja bym, Kasiu, zapewniła o tym, znaczy uprzedziłabym lęki pracownika, bo podejrzewam, że lęk pracownika jest taki, że jak on będzie chciał wolne, to tego wolnego już nie będzie miał. Więc ja bym powiedziała, posłuchaj, jeżeli będziesz miał taką sytuację, że tego wolnego będziesz potrzebował, to będziemy szukali rozwiązania, tak? Czyli to nie jest tak, że ja cię proszę o wybranie teraz urlopu i ty już do końca roku nie będziesz miał ani pół dnia wolnego, bo będziemy szukali jakichś rozwiązań, nie? Bo z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Agnieszka mówi, szefem się bywa, człowiekiem się jest. Tak to było, Agnieszko. Szefem się bywa, człowiekiem się jest. Moim zdaniem tak to jest, tak. Każdy zasługuje na szczerość. Ja też uważam, że każdy zasługuje na szczerość i takie faktycznie, takie też powiedzenie, że słuchaj, ta sytuacja dla mnie też jest trudna. Moim zdaniem to nie jest wstyd. Moim zdaniem to jest prawdziwa odwaga szefa. Przyjść i powiedzieć, słuchaj, dla mnie ta sytuacja też jest trudna, bo to jest to, co wam mówiłam wcześniej, tak? Że jak przyjechał ten szef i zwalniał cały departament i on zaczął od tego, że on jest excited. Jak ja usłyszałam, że gościu jest excited, że zwalnia ludzi, no to pomyślałam sobie, że to jest jakiś psychol, tak? No kto mu to doradził, tak? Bo ja bym stanęła przed ludźmi i bym powiedziała, posłuchajcie, przychodzę do was z bardzo trudną dla mnie decyzją. Ja bym tak zaczęła, tak? Bo ja jak mam zwolnić cały departament ludzi, to dla mnie to jest cholernie trudne. Ja nie mówię, że jestem excited. I'm thrilled, I'm devastated, I'm depressed. Bardziej tak bym zaczęła. No nie wiem, no ale to może ja tak myślę bardziej. Dokładnie. Monika mówi, chętnie podzielę się doświadczeniem z drugiej strony. O, Moniko, to jesteśmy bardzo ciekawi. W ubiegłym tygodniu pracodawca postanowił się ze mną rozstać, a powód, jaki podał, to, cytuję, uwaga, jesteś świetnym specjalistą i mam ogromny szacunek dla twojego doświadczenia, jednak nie zrealizowałaś swojego celu finansowego w 2019 na 100%, a w styczniu nie miałem serca się z tobą rozstawać. Miałam drugi wynik w 4-osobowym zespole. Jednocześnie osoby zatrudnione, nowe, młode osoby. Można było to zrobić lepiej? Ojejku. No właśnie. Znaczy ja się tutaj zastanawiam, rozumiem, że jesteś zwalniana za jakieś niedociągnięcie z zeszłego roku. To takie jest, czy można to było zrobić inaczej? Znaczy pytanie brzmi, czy to jest prawdziwy powód, nie? Czy to jest prawdziwy powód? Jeżeli miałaś drugi wynik w 4-osobowym zespole, no to dla mnie nie jest taki odpowiedni wynik, no bo rozumiem, że osoba, która miała czwarty wynik w 4-osobowym zespole, powinna być zwolniona, jeżeli patrzymy na wyniki. No właśnie, tutaj słuchajcie, trzeba by się było zastanowić, znaczy wiesz co, ja bym wolała, żeby ktoś poszedł i powiedział ze mną szczerze na przykład, tak, że no właśnie, jesteś świetnym specjalistą, natomiast te wyniki, nie wiem, nie spełniają naszych oczekiwań, albo może być tak, Moniko, że na przykład zarabiałaś więcej niż reszta osób, tak, czyli na przykład zostawione osoby, które może pracują troszkę słabiej niż ty, ale mają niższe wynagrodzenie, tylko widzisz, Monika, w tym momencie, szczerze, moim zdaniem pracodawca powinien przyjść uczciwie i powiedzieć tak, Moniko, bardzo cenię twoje wyniki, masz naprawdę świetne wyniki, natomiast twoje wynagrodzenie jest relatywnie wysokie i nas jako firmy w tym momencie na nie nie stać. Ja nie chcę się z tobą rozstawać, żeby zostawić osoby, które mają niższą pensję. Pogadajmy, dziewczyno, poszukajmy rozwiązania. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dla mnie to jest zupełnie inny model zarządzania tą zmianą, nie? Że jeżeli, bo ja sobie wyobrażam, Monika, że jak ja bym ci powiedziała, słuchaj, Moniko, no ten wynik jest tam drugi na 4, nie jest pierwszy, ale nadal drugi, to jest przecież świetne, o czym my w ogóle mówimy. Natomiast twoje wynagrodzenie jest bardzo wysokie, nas jako firmy na to nie stać, poszukajmy tego rozwiązania. To ja zakładam, Moniko, że ty byś pewnie zgodziła się na jakąś obniżkę swojego wynagrodzenia, żeby tę pracę utrzymać, nie? Więc ja was też, jeżeli mamy tutaj, słuchajcie, liderów, menadżerów, działy personalne,
kurczę, dialog, nie? Bo to no właśnie taki jeden na jeden dialog, żeby rozmawiać z ludźmi, szukać takiego wyjścia. Tak mi się wydaje, nie? Może on był naprawdę excited, mówi Jola, Jolu, nie załamuj mnie, bo jak on był excited, to matko droga, ja nie wiem, czy ja chcę takiego szefa, nie? Że tak psychopatycznie, że on był excited, no mogło tak być, wiecie co? No, mnie się zdarzało bardzo często rozstawać z ludźmi, bo też pomagam przy zwolnieniach takich też grupowych. Nie wiem, ja 40 lat żyję, nigdy nie byłam excited, ja zawsze byłam sad, po prostu, bo to jest bardzo trudny moment. Natomiast wiecie, w ogóle temat zwolnień, to jest też temat związany z outplacementem, tak? Tutaj nie można rozmawiać o zwolnieniach bez outplacementu. Znaczy moim zdaniem, co my możemy zaproponować tym ludziom, z którymi się żegnamy? To, że na pewno świetne referencje, to okej. Natomiast to też zależy, czy to jest duża firma, czy mała firma, bo jeżeli na przykład duża firma, to ja rozumiem, że zapewniacie jakieś wsparcie, czy jakiejś agencji rekrutacyjnej, no jakkolwiek zapewniacie tym ludziom wsparcie, natomiast jeżeli jesteście małą firmą, małym pracodawcą, może w ogóle jednoosobową działalnością, to ja sobie wyobrażam, że to jest okej, na przykład powiedzieć, że na przykład, nie wiem, ja się mogę popytać wśród moich znajomych, albo nie wiem, jakoś cię wesprę w tym znalezieniu nowej pracy. Czy moim zdaniem tutaj, jeżeli się rozstajemy z pracownikiem, to bardzo ważne jest to, z czym my go też zostawiamy, nie? Bo to jest po prostu moim zdaniem bardzo ważne. Tak sobie myślę. Monika mówi, uważam, że to nie był prawdziwy powód. No właśnie. Też mi się tak wydaje, Moniko, bo ja tak podskórnie, nie wiem czy dobrze, ale podskórnie czuję, że tam mogło chodzić właśnie o to, że na przykład twoje wynagrodzenie na tle wynagrodzenia innych było wyższe. Tylko szczerze, Monika, moim zdaniem, gdybym była twoją szefową, ja bym ci to powiedziała wprost. Ja bym powiedziała, Moniko, nie stać mnie na twoje wynagrodzenie, tak? Nie stać mnie na twoje wynagrodzenie. I jeżeli zastanawiamy się, z kim miałabym się rozstać, no to pewnie z osobami, których koszty utrzymania są dla mnie najwyższe. I teraz na przykład jak ty powiesz, dobrze Sylwia, to ja się godzę obniżyć swoje wynagrodzenie o 30% na przykład. Ja mówię, a widzisz, to już jest inna sytuacja, nie? Tutaj gdzieś pewnie w tą stronę bym porozmawiała. Tak sobie myślę. No, natomiast no właśnie, słuchajcie, mamy tego dużo. Michał mówi, excited to taki amerykański styl wpływający z myślenia, że każda porażka to okryta szansa. Wiesz co, Michał, wiem, tylko ja sobie naprawdę, Michał, myślę, że jeżeli przychodzimy do ludzi ze zmianą dotyczącą właśnie redukcji załogi, to ja nie wiem, czy słowo excited jest tutaj właściwe. Nie można być excited, jeżeli wprowadzamy słuchawki na produkcji, tam ktoś z was mówił, nie? To ja bym dokładnie, słuchajcie, przychodzę dzisiaj, ponieważ mam wam do przekazania ekscytującą wiadomość. Jak dobrze wiecie, od kilku tygodni zwiększamy standardy bezpieczeństwa w naszej firmie. Sytuacja wymusiła na nas jeszcze mocniejsze przestrzeganie zasad BHP i w związku z tym od 1 czerwca wszyscy obowiązkowo na produkcji będziemy nosili słuchawki. Słuchajcie, plan zmiany jest taki, że w tym tygodniu słuchawki testujemy, w przyszłym pierwsza tura je nosi, do końca czerwca wszyscy pracownicy dostaną słuchawki i tak dalej. Jakie są korzyści? No właśnie zdrowotne, takie. No i to jest fajna zmiana. Jak mam być szczera, to jest akurat fajna zmiana i tu można być excited. Natomiast jeżeli to jest zmiana dotycząca redukcji, to ja nie wiem, czy ja bym była excited. Tak mi się wydaje, nie? Tak sobie myślę. No dobrze, natomiast chcę wam jeszcze jedną technikę dać. No i tutaj ona jest kontrowersyjna. Na koniec zostawiłam sobie kontrowersyjną rzecz. Mianowicie ja jestem zwolenniczką tak zwanej reguły kontrastu w komunikowaniu zmian. Tylko tutaj musicie być bardzo uważni, żeby nie wpaść w manipulację. Już wam mówię, o co chodzi. Zobaczcie proszę na slajd, który wam prezentuję. Widzicie takie kółeczka. No i to takie kółeczko po środku i to takie duże obok. Załóżmy, że to jest A. A tu po drugiej stronie, czyli to takie kółko w środku i te takie malutkie obok, to jest B. No i powiedzcie mi, patrzcie proszę na żółte kółka. Żółte kółko. Które jest większe, A czy B? Jak myślicie, które kółko jest większe, A czy B? Czyli czy to kółko takie otoczone tymi dużymi kółkami, czyli A, czy to drugie kółko otoczone takimi małymi kółeczkami? A wy jesteście cwaniaki. Kasia mówi, żadne są równe, a Madzia mówi B, a widzisz Madziu, brawo, to mi się podoba. No właśnie, słuchajcie, oba są takie same. A to taka grupa, słuchajcie, przeszkolona. No właśnie, kochani, słuchajcie, niesamowite. Agnieszka mówi, oba są takie same, ale wydaje się, że B. Dokładnie. I teraz zobaczcie proszę na ten slajd, bo on naprawdę bardzo fajnie tłumaczy pewne mechanizmy psychologiczne w zarządzaniu zmianą. Ja wiem, że to trudno uwierzyć, ale ja specjalnie ten slajd zostawiam. Jak nie wierzycie, możecie wziąć jakąś linijkę i zmierzyć. Ja to naprawdę mierzyłam, zanim ten slajd tutaj wstawiłam do tej prezentacji. I A, i B, znaczy i w A, i w B, żółte są takie same. Kinga pisze B. Kinga, a weź linijkę, jak masz gdzieś pod ręką i zmierz. One są takie same. Naprawdę, bo ja to też mierzyłam. Słuchajcie, niesamowite jest to, że te oba żółte kółka
są takie same. Natomiast to kółko B wydaje się większe, ponieważ jest otoczone małymi kółeczkami. Natomiast to pierwsze kółko wydaje się, a Magda mówi, ale jajka. No tak, naprawdę. Słuchajcie, zmierzcie sobie linijką. Jeżeli nie wierzycie, ja to naprawdę wzięłam od mojego syna linijkę i też mi się nie chciało wierzyć. Natomiast to jest niesamowite, że to drugie kółko wydaje się większe, ponieważ jest otoczone małymi kółeczkami. Natomiast to kółko tutaj pierwsze wydaje się mniejsze, ponieważ wokół są takie olbrzymiaste koła. I to jest najpiękniejsze zobrazowanie reguły kontrastu. Reguła kontrastu, która jest jedną z najpotężniejszych zasad w psychologii. Marek pisze, jak piosenkarki i grupy taneczne, przez to się wydają ładniejsze, wyższe. Ale że co, że ten chórki brzydkie trzeba sobie ustawiać? Tak? Tak? To niesamowite, to nie wiedziałam, widzisz, że duże dziewczyny powinny nosić małe wzorki. Albo duże dziewczyny powinny nosić duże wzorki, żeby się wydawać mniejsze. A, okej. Natomiast słuchajcie, w kontekście biznesowym, bo to śmiechy, chichy, ale w kontekście biznesowym, co to dla nas oznacza? To oznacza dla nas właśnie to, żebyście pamiętali, że informacja sama w sobie, to jak ona będzie zinterpretowana przez pracowników, to zależy od kontrastu. I to jest taki przykład, który ja zawsze mówię a propos pieniędzy, że to bardzo ładnie, słuchajcie, to samo to działa w kontekście pieniędzy, bo ja, Sylwia, mogę zarabiać 30 tysięcy miesięcznie i będę zdemotywowana, kiedy dowiem się, że kolega Marek za tę samą pracę, którą ja wykonuję, dostaje 31 tysięcy, nie? Widzicie, bo się pojawiła reguła kontrastu, nie? Że nagle mnie cieszy to, ile ja zarabiam, jeżeli wiem, że ktoś tam inny zarabia mniej, nie? To kiedyś się może spotkamy na webinarze dotyczącym motywowania, to wam opowiem, tam są takie przeciekawe dane. Jak się ludzi pytamy, czy wolałbyś zarabiać na przykład tam 5 tysięcy, ale wiesz, że wszyscy koło ciebie zarabiają 4 tysiące, tak? Czyli ty byś zarabiał 5 tysięcy, ale wszyscy zarabiają 4. Czy wolałbyś zarabiać 7 tysięcy, ale wszyscy koło ciebie zarabiają 10? Nie wiem, czy wiecie, co ludzie wybierają. Jest niesamowite po prostu, co ludzie wybierają. Czy wolałbyś zarabiać 5 tysięcy złotych, wiedząc, że wszyscy wokół ciebie zarabiają 4? Czy wolałbyś zarabiać 7 tysięcy, ale wiesz, że wszyscy koło ciebie zarabiają 10 tysięcy? I teraz wiecie, co jest niesamowite, nie? Co ludzie wybierają? Mechanizmy mocy nabywczej, mówi Michał. Wiecie, co ludzie wybierają? 5 tysięcy, czy wybierają 7? Wybierają mniej. Oczywiście, nie ludzie, Polacy, mówi Marek. No dobrze, Marku, niech ci będzie. Dokładnie, słuchajcie, dokładnie, 5 tysięcy. To jest niesamowite, że faktycznie, jak się daje do wyboru, to ktoś woli zarobić obiektywnie troszeczkę mniej, czyli te 5 tysięcy, natomiast wszyscy zarabiają 4 i tak ja jestem panem, jestem tutaj w ogóle, co to nie ja, niż zarobić 7, ale każdego dnia przychodzić do pracy z takim poczuciem bycia gorszym. Monika mówi, wybierają 7, bo boją się większej odpowiedzialności. No kurczę, fajnie by było, gdyby tak było. Wybierają 5, nie? Nie wszyscy, wiem, że nie wszyscy, Marku, oczywiście, że nie wszyscy. Natomiast statystycznie, jak się patrzy statystycznie, jest bardzo duża grupa. Jezus, z głowy wam nie powiem tych danych, aż sobie z ciekawości je sprawdzę. Natomiast jest bardzo duża, zaskakująco duża grupa ludzi, która woli obiektywnie zarobić mniej, ale mieć takie subiektywne poczucie wyższości nad innymi, niż obiektywnie zarobić 7, no bo 7 tysięcy to jest więcej niż 5, natomiast każdego dnia przychodzić do pracy w takim poczuciu krzywdy, że się jest najgorzej opłacaną osobą w firmie, nie? To jest to. No, więc tutaj słuchajcie taką ciekawostkę, natomiast tak, uwaga, uwaga, dlaczego wam pokazuję tą regułę tutaj kontrastu? Dlatego, żeby wam pokazać bardzo ciekawą wskazówkę a propos komunikacji zmian. I teraz musimy być bardzo uważni, żeby nie wejść w taką naprawdę manipulację. O co mi chodzi? Bardzo często zmiana, z którą przychodzicie do zespołu, czy tam do pracownika, czy do kogokolwiek, nie jest pierwszą zmianą, którą w ogóle rozpatrywaliście. Czyli pierwotna zmiana była na przykład gorsza, czyli stanęło na tym, że obcinamy wynagrodzenie na przykład o 20%, podczas gdy pierwotnie rozważaliśmy 30%, a potem stwierdziliśmy, że 30% to nie, bo coś tam tutaj, gdzieś uczniemy, tu, nie wiem, utniemy kawę, tu bezglutenowe płatki, 20%, tak? Chociaż pierwotnie miało być 30%. I teraz dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że jeżeli na przykład pierwotnie rozpatrywaliśmy obcięcie pensji o 30%, a ostatecznie stanęło na 20%, to nie zabierajcie sobie tego argumentu negocjacyjnego. To znaczy, chodzi mi o to, że jak komunikujecie tę zmianę,
to dobrze by było powiedzieć, że słuchajcie, ta redukcja wynagrodzenia, z którą dzisiaj do Was przychodzimy, to będzie 20%, chociaż pierwotnie w analizach i na stole leżało 30%. Natomiast zrobiliśmy kalkulację, uznaliśmy, że jeżeli tu utniemy, tam utniemy, no to nie 30, ale 20%. Znaczy chodzi mi o to, żeby ludzie, znaczy ludzie zobaczą te zmiany w takim pozytywnym wymiarze, jeżeli wiedzą, że z tyłu pierwotnie rozważana była gorsza zmiana, tak? Tylko uwaga, no to musi być prawda, tak? Jeżeli nie rozważyliście gorszej zmiany, no to nie mówcie, nie kombinujcie, nie ściemniajcie. Natomiast bardzo często jest tak, że ja przychodzę do firmy, żeby pomóc w komunikacji zmiany i słyszę o jakiejś zmianie, że tam na przykład, nie wiem, redukują 50% załogi i ja mówię, a myśleliście o tym na początku, żeby zredukować cały departament? Oni mówią, tak, oczywiście. Ja mówię, okej, no to to by było fajnie powiedzieć, nie? Że na początku rozważaliśmy cały departament, natomiast ostatecznie uznaliśmy, że no po prostu tylko część stanowisk, co uwaga, jest trudniejsze niż się wydaje, to też nie jest temat dzisiejszego webinaru, zwłaszcza, że ja mam parę minut do końca, natomiast nie zapominajcie proszę kochani o tak zwanym syndromie ocaleńca, znaczy syndrom ocaleńca albo syndrom ocalonego, to jest taki syndrom, nam się wydaje, że pracownik, który nie stracił pracy, powinien być super zmotywowany i w ogóle happy, wdzięczny i po stopach nas całować, że nie stracił pracy, natomiast bardzo często się okazuje, że osoby, które właśnie nie straciły pracy, a ich przyjaciele bądź koledzy stracili pracę, bardzo ciężko to przeżywają emocjonalnie i to wpływa na ich psychikę. I to w ogóle trzeba też z takimi ludźmi rozmawiać, nie? Że jak się czujesz, rozumiem, że jest ci przykro, co ja mogę dla ciebie zrobić, czego potrzebujesz. To znaczy nie zakładajcie, bo to jest taki błąd, w który często HR-y wpadają, że osoby, które ocalały, czyli nie zostały zwolnione, to one będą super zmotywowane i w ogóle wdzięczne. Nie. Nie, tam często też się dzieje. Karolina pisze, tacy pracownicy dostają nasze obowiązki najczęściej, więc są jeszcze bardziej obciążeni. Dokładnie, Karolino. Tylko, że wiesz, Karolina, nie? Większość HR-ów mówi, powinni być wdzięczni, że w ogóle mają pracę. No powinni, nie? Znaczy, no nie wiem, czy powinni, czy nie powinni, natomiast tam często nie ma takiego entuzjazmu, jak HR-y się spodziewają. To tak was uczulam, taką ciekawostkę, nie? Tak to wygląda. Michał dalej dyskutuje o 5-7 tysiącach. A widzicie, udało mi się was zainteresować przez 1,5 godziny. Mam nadzieję, że to było to. No i tutaj macie właśnie tej regule kontrastu, czyli ta sama rzecz nabiera nowych cech, gdy umieścimy ją w nowym otoczeniu. Bum! Mamy, kochani, słuchajcie, godzina 30, po prostu 90 minut, ale daliście radę, nie? Daliście radę. HR-y to ludzie, a nie wirtualne. Tak, tak, przepraszam, Jolu, bo to faktycznie może tak zabrzmiało. Niefajnie, ja jestem wielką fanką HR-ów, w sensie ludzi, którzy pracują w dziale zasobów ludzkich. Jezu, to też źle zabrzmiało, bo uważam, że mają bardzo trudną rolę. Bo bardzo często ja to tak obserwuję, że przychodzą menadżerowie i mówią, zrób coś, załatw, nie? A tak naprawdę, no kurczę, to ty, drogi menadżerze, jesteś najbliżej tego pracownika i jak ty odpierniczesz jakieś niefajne rzeczy, to tutaj najlepszy HR nie pomoże, nie? Dokładnie to. Hania pyta, czy może poprzedni slajd. Tak, Haniu, bardzo proszę, już mam. Bardzo proszę. Ten slajd chciałaś? Ten slajd chciałaś. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, no tutaj pewnie moglibyśmy jeszcze gadać i gadać i gadać. Agnieszka mówi, najlepiej zainwestowane 90 minut. O, dziękuję serdecznie. Dokładnie tak jest, mówię jako HR menadżer. No dokładnie, Marto. Ja się bardzo często z tym spotykam, nie? Że ktoś przychodzi i mówi tak, zróbcie coś z nim. Nie? A przychodzi pracownik i mówi zero szacunku, zero komunikacji, zero rozmowy. No i co ten HR ma zrobić? Nie? Co ten HR ma zrobić? Dokładnie. Dobrze, kochani, będziemy kończyli. Magda mówi super, dziękuję, mój pierwszy raz z tobą, ale mam nadzieję, że nie ostatni. No ja też mam nadzieję, że nie ostatni. Widzimy się za tydzień, od razu was uczulam, słuchajcie. Za tydzień widzimy się o tej samej porze o 10:00. To takie już będzie chyba jedno z ostatnich spotkań moje w ramach tego programu z OLX-em, bo to wielkie ukłony dla OLX-a za to, że organizuje taką akcję. I słuchajcie, za tydzień będziemy mówili o zarządzaniu konfliktami. Ja już się boję, bo czuję, że będzie się działo, ale jak zwykle postaram się, żeby to było bardzo merytoryczne. Dajcie mi proszę znać w komentarzu jedna lekcja, którą sobie bierzecie. Jedna lekcja. Co wam tak rozpulchniło, dało do myślenia? To może być jedno zdanie, jedna technika. Dajcie, słuchajcie, dajcie mi proszę feedback. Jedna rzecz, która was gdzieś tam rozpulchniła, zainspirowała, dała do myślenia. Jola mówi, wpisuje do kalendarza jako cykl. No Jolu, to już ostatni za tydzień będzie, to ci podpowiadam, ale wszystkie są dostępne na stronie OLX, wszystkie nagrywamy, OLX udostępnia wam zupełnie za darmo, więc to jest to. Renata, model 7 kroków, super, cieszę się. Reguła kontrastu, mówi Marta, fantastycznie.
tu pojęcie stresu, Madzia. Aleksandra dużymi literami, skuteczność jest miarą prawdy. Aleksandra, to jest filozofia Huny, skuteczność jest miarą prawdy. Jeżeli to, co robisz, jest nieskuteczne, nie przynosi ci rezultatów, to znaczy, że prawda, którą wyznajesz, jest nieaktualna i trzeba ją zmienić. Koniec, kropka. Po prostu, no tak to działa w biznesie. Agnieszka mówi, etapy zmiany, pani Elizabeth Kubler-Ross, cieszę się w takim razie. Nie każda zmiana robi korzyści i nie szukać na siłę. Dziękuję, moja droga, dziękuję. Słuchajcie, zwłaszcza u nas w kulturze polskiej, nie, bo to jest ważne. Czy jeżeli pracujecie w kulturze amerykańskiej, to okej, nie? Don't be part of problem, be a part of solution i tak dalej. Natomiast jeżeli pracujemy tutaj u nas w Polsce, to moim zdaniem my Polacy mamy spory radar ściemy i warto to uszanować. Warto się przygotować, przemyślenia, jakie pytania mogą zadać pracownicy. Dokładnie, Moniko, żeby nie być zaskoczonym, żeby nie być zaskoczonym. Dokładnie, dokładnie. Okej, okej, mamy. Czekam szybciej, to hit, Monika. A, obszary wpływu, Monia, obszary wpływu. Komunikat aktualny, a nie perfekcyjny, dokładnie w tą stronę. Dokładnie, moi drodzy. Słuchajcie, jeżeli macie potrzebę, ważne jest zaopiekowanie się ocaleńcami, dokładnie, Moniko. To się chyba nawet nazywa syndrom ocaleńca, czyli te osoby, które właśnie zostały na pokładzie, a nam się często wydaje, że to, że one zostały, to już w ogóle, wiesz, to już będą nas po rękach całowały. Nie, nie będą. To jest bardzo trudne emocjonalnie doświadczenie. Tam się też pojawia czasami poczucie krzywdy, poczucie zawodu, no różne rzeczy się pojawiają. No. Ach, dokładnie, Marek mówi, szkoda, że tego nie uczą na polskim w szkołach zamiast czego, Marku? Zamiast, no właśnie, różnych rzeczy. Czy prezentacja będzie dostępna? Tak, Dagmaro, będzie dostępna razem z nagraniem. Joanna mówi syndrom ocaleńca. Kurczę, ciekawy temat, no. Tak się zastanawiam, czy nawet osobnego artykułu nie napiszę, bo widzę, że was poruszył ten temat, bo on jest naprawdę ważny, moi drodzy, i on jest ważny w kontekście zmiany. Kiedy będzie następny webinar? Następny webinar będzie za tydzień, czyli we wtorek o godzinie 10:00, będzie z zarządzania konfliktami, więc was zachęcam. Natomiast to jest szósty webinar, wszystkie są dostępne na stronie Elixa, w tej zakładce na czas kryzysu możecie tam się odnieść i tam to jest dostępne, natomiast dla wszystkich, którzy mają potrzebę pozostać w kontakcie, pozostaniemy w kontakcie na Facebooku Sylwia Królikowska Trainer, na LinkedInie Super Niania Liderów, jest mój adres mailowy, zapraszam na YouTube'a, tam na YouTube jest ten sławetny filmik bijący rekordy popularności, jak komuś powiedzieć, że brzydko pachnie, natomiast zapraszam was serdecznie, Dzień Matki, mówi Alicja, tak, będzie, a że to w Dzień Matki będzie, a, no faktycznie, nie pomyślałam o tym, to ciekawe, konflikty dobre, no też się boję, Jolu, też się boję. No dobrze, moi drodzy, to co, to ja mam w takim razie bardzo serdecznie pilna sprawa, Kingo, no to zapraszam cię serdecznie, to bądź koniecznie podrzucisz nam case'ów, co? Podrzucisz nam case'ów, będziemy mówili. Dokładnie, słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję za waszą energię, za wasze zaangażowanie, że tutaj faktycznie tak dużo się dzieje, że jesteście ze mną, że rozmawiamy, że bierzecie udział w tych ankietkach i w tych eksperymencikach, które ja wam tutaj proponuję, żeby to było jak najbardziej aktywne. Mam nadzieję, że było to dla was wartościowe 90 minut. Dziękuję wam serdecznie i życzę wam wspaniałego, słonecznego i naprawdę takiego wartościowego i pozytywnego dnia. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.